Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Elżbieta Jaworowicz, a to jest program, w którym poruszymy tematy pięknej pogody i dlaczego warto mieszkać w Łodzi. A porozmawiamy o tym z dyrektorem sportowym Tomaszem Wichniarkiem. Dzień dobry. I trenerem Januszem Niedźwiedziem. Dzień dobry. Pół żartem, pół serio, ale taka dzisiaj była atmosfera przed rozpoczęciem programu. Jesteśmy zaraz po gali Ekstraklasy, oficjalnym zamknięciu sezonu 2023-2024. No i żebyście nie musieli długo czekać na podsumowanie sportowe sezonu, od razu startujemy z programem z udziałem, no można powiedzieć śmiało, dwóch osób najważniejszych w pionie sportowym. Zaraz Maciek Szymański pewnie tutaj odtworzy i będę miał rozmowę wychowawczą, no ale jednak panowie jesteście trochę twarzami pierwszej drużyny i dzisiaj specjalnie dla kibiców ten program. Kibicom, którzy rozpoczęli oglądanie, przypominam, że pytania pochodzą tak naprawdę od Was, a część zapewnili także łódzcy lokalni dziennikarze, którzy przesyłali nam je prywatnie. Tych pytań od nich również nie zabraknie, jest ich bardzo dużo. Na wstępie, tradycyjnie, jak przy każdym programie, przypominam, że one zostały posegregowane. W sporcie jakby no, najważniejszy jest wynik i jakby tego dotyczą te zadane przez Was, ale gdzieś tak udało się stworzyć kilka nisz, w których będziemy się obracać. Panowie, nie będziemy przedłużać, no bo pytań jest bardzo dużo. Wspomniałem o tej gali Ekstraklasy. Będąc tam z Wami, miałem takie poczucie, że to jest paradoksalnie spore wydarzenie dla Widzewa Łódź, bo klub, który przez 8 lat gdzieś był poza tą orbitą wielkiej polskiej piłki, może być przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, być i cieszyć się pozostaniem w tej grupie najlepszych polskich klubów. Jak Wy podsumujecie obecność na tym wydarzeniu, trenerze? No przede wszystkim żałuję, że Bartek nie dostał nagrody. Myślę, że konkurencja była bardzo duża i Gual zasłużył na tą nagrodę najlepszego napastnika. Ale też ja osobiście czuję satysfakcję, że jeden z piłkarzy został nominowany i mógł siedzieć w tym zastym gronie. Trochę żałuję i rozmawialiśmy nawet wczoraj z Tomkiem odnośnie Henryka Rawasa. Mimo wszystko, powiedzmy wprost, to skandal. Trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że miał bardzo dużo czystych kont. Ja wiem, że czasami ten obraz z Rudy Wiosennej trochę się zmienia i ta perspektywa oceny całości, ale w takich właśnie sytuacjach ocenia się cały sezon, całokształt i uważam, że to był też bramkarz, który zasłużył na to, żeby znaleźć się jako nominowany. Powiedziałeś o tym, że przez 8 lat nie byliśmy na takiej gali, byliśmy daleko od tego futbolu na najwyższym poziomie w Polsce, ale to też się potwierdza, jeśli chodzi o drużynę, bo jesteśmy z tych drużyn, które awansowały, czyli my, Korona i Miedź z zeszłego sezonu. My jesteśmy tym totalnym Beniaminkiem, opatrząc na ostatnie bodajże 6 lat. Korona chyba 4 sezony spędziła, z tego co pamiętam, na poziomie Ekstraklasy, oczywiście spadając, potem wchodząc, ale ona ciągle gdzieś przy tej Ekstraklasie była albo w Ekstraklasie. Tak. Miedź Legnica też kilka lat wcześniej była na poziomie Ekstraklasy, więc oni mieli też to doświadczenie, którego my nie mieliśmy w ostatnich latach, bo oczywiście historycznie mamy zdecydowanie lepsze osiągnięcia, jesteśmy klubem z większymi tradycjami i historią. Oczywiście bogatszą. Otoczka i kibice ekstraklasowi byli od dawna, ale rzeczywiście to dla klubu i struktur, organizacji, no to była duża nauka, myślę, w trakcie tego sezonu, no ale myślę, że nasz dyrektor sportowy potwierdzi, no, że to jednak ogromna satysfakcja jest tego, że udało się zrealizować ten podstawowy cel, jakim było nadrzędny cel, jakim było utrzymanie. No tak, oczywiście, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, jak ważnym klubem w polskiej piłce jest Widzew Łódź, to, że tak entuzjastycznie więc powitano Widzew w Ekstraklasie, chociażby robiąc film o nas, więc to też świadczy, jak długo Ekstraklasa czekała także na Widzew Łódź. I tutaj możemy być dumni, że zostajemy w tej lidze i będziemy dalej w tej lidze walczyć o trofea i zaszczyty w jakimś dalszym lub bliższym okresie. Tutaj oczywiście co do trenera, to przychylam się w pełnej rozciągłości, jeżeli chodzi o Henia Rawasa, bo tą rozmowę sami gdzieś tam prowadziliśmy. Szkoda, że jest tak, że tylko w większości patrzy się na tą rundę rewanżową, a nie na cały sezon, bo na pewno Heniu zasłużył. No, Bartek też był nominowany, Gual wygrał, myślę, że zasłużenie, ale,
ale miło, że jeden zawodnik z Widzewa jednak w tej nominacji się znalazł. No ja tak liczyłem sobie ujęcia z naszego stadionu lub z naszymi zawodnikami podczas tego pierwszego klipu, który rozpoczynał galę, to byliśmy no, w czołówce, bo tylko chyba Legia miała więcej, a naszych ujęć było 12, ale no niestety zdecydowanie kamery bardzo lubiły Widzew w tym sezonie i oby tak pozostało. Panowie, pora na pytania. Trenerze, na początek będziemy mieli pytanie od Marcina Olczyka, Łódzki Sport. Czy po tak trudnej wiośnie trener przewiduje duże korekty w realizowanym przez siebie modelu gry, czy raczej potrzebni są do jego realizacji nowi wykonawcy, żeby móc znowu zaskakiwać kolejnych rywali? Jak miało to miejsce jesienią? No tutaj takie pytanie z pułapką, bo możemy od razu odpowiedzialność zrzucić na dyrektora sportowego, jak będzie potrzeba wykonawcy. Ja nie jestem z tych, którzy zwalają na kogoś i biorą i przyjmują też odpowiedzialność na siebie, bo jestem trenerem, jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje w drużynie, jeśli chodzi o wyniki pod każdym względem. Zacznę od tego, że nasz model jest naprawdę wymagający. To jest bardzo wymagający model, w którym potrzeba naprawdę 100% pewności, odwagi w każdym meczu. Ten model realizowaliśmy bardzo dobrze, uważam, przez większość część tego sezonu. Mówimy o jesieni, mówimy również o 8 meczach rundy wiosennej do meczu z Lechem. Za chwilę też pewnie będą pytania, nawiążemy, kiedy pewne rzeczy się zaczęły, kiedy przyszedł ten gorszy okres z różnych względów. I ten model był realizowany i tu nie mogę zarzucić zawodnikom tego, że nie chcieli, że nie realizowali, że nie byli gotowi na to. Zresztą tak, w taki sposób też prowadzimy tą szatnię, że rozmawiamy z zawodnikami, pytamy ich o zdanie. To jest, są rzeczy, które są bezwzględnie wymagane, ale są oczywiście też rzeczy, w których zawodnicy mają swoje wnioski i my też tego słuchamy i też widzimy na przykład potrzebę pochylenia się nad danym tematem, czy nad pojedynczym meczem, czy w ogóle strategicznie, jeśli chodzi o planowanie, czy inne sprawy związane z drużyną. Na pewno potrzebujemy, myślę, że i jednego, i drugiego, chociaż ten model, tak jak powiedziałem, w wielu momentach sprawdzał się bardzo dobrze i myślę, że bardzo często szukamy ciągle tych negatywów. Negatywy, gorsza runda, przegrane mecze, ale przypomnijmy sobie wiele rzeczy związanych z tym, jak weszliśmy do Ekstraklasy, że wnieśliśmy świeżość nie tylko tym, że nasz stadion tętni życiem, że jest fantastyczny doping, że mamy określoną historię, ale również też to, że graliśmy bardzo dobrze, jeśli chodzi o styl gry. Ten styl był doceniany i tutaj wewnątrz, i też również na zewnątrz przez wiele osób. Później oczywiście był ten słabszy okres i od niego nie możemy uciec i musimy go rozliczyć. Natomiast ja jestem dumny z tego, co się udało osiągnąć i dumny z tego, że przy też tych wielu trudnościach, o których pewnie sobie za chwilę też powiemy wiosną, że zrobiliśmy to i na pewno potrzebujemy świeżej krwi, na pewno potrzebujemy większej rywalizacji, na pewno potrzebujemy jeszcze większej jakości, jeśli chodzi również o piłkarzy, ale też również o korekty i my też jesteśmy w trakcie różnych rozmów, podsumowań, więc jeszcze nie wszystko za nami, bo ten sezon był naprawdę bardzo taki dostarczający nam bardzo dużo wiedzy odnośnie. Nawet mówiliśmy ostatnio, że mieliśmy 2 sezony w jednym, czyli ten sezon bardzo udany, potem ten sezon, który był mniej udany, więc zderzyliśmy się i dostaliśmy bardzo dużo wiedzy, jeśli chodzi o przyszłość i też warto z tego czerpać i warto tego użyć, gdy będą pewne symptomy albo coś się zacznie dziać nawet pod kątem następnych miesięcy czy lat. Wydaje mi się, że kibice jako powiedzmy masa, zbiór jednostek pamiętają te dobre momenty i myślę, że dali temu wyraz na koniec sezonu, kiedy tłumy, masa fanów została na stadionie po ostatnim meczu i podziękowała za sezon, no doszło do można rozczłonkowania zawodników czy rozebrania wręcz ich z ubrań, z koszulek i myślę, że całkiem pozytywnie zakończyliśmy ten sezon. Z drugiej jednak strony, no stare porzekadło mówi, że jesteś tak dobry jak ostatni mecz. No i myślę, że wielu kibiców również patrzy na to w ten sposób. I Michał Malinowski, Radio Łódź, pyta, jakie są najważniejsze lub wyciągnięte wnioski po nieudanej rundzie wiosennej, co mogło być, bądź powinno zrobione być inaczej, patrząc z perspektywy dnia
dzisiejszego? No to pytanie trochę do obydwu panów, no bo jakby jakieś podsumowanie sezonu się toczy. My program mamy bezpośrednio po zakończeniu ligi, więc chyba z tego co wiem, jeszcze nie wszystko, nie wszystkie wnioski zebrane. Znaczy na pewno robimy analizę i tę analizę tutaj sztab przedstawi, jak rozpoczniemy przygotowanie na początku, w połowie czerwca. Tak się umówiliśmy w pewnych obszarach, które prosiliśmy, żeby zostały zrobione. Taką samą analizę albo w podobnych obszarach wykona pion sportowy, dział analiz. Wtedy też porównamy swoje spojrzenie, bo mamy w kilku kwestiach podobne, a w kilku kwestiach na pewno będziemy się różnić, co powinno spowodować to, że wyciągniemy wnioski na to, żebyśmy w przyszłości nie mieli tak różnych rund, czy nie mieli takiego wahania, żebyśmy wpadli w taki okres meczów bez zwycięstw. Tak to trener mówił, my mamy takie trochę poczucie dwóch sezonów w jednym sezonie, ale się mówi, że ten drugi jest zawsze trudniejszy, więc miejmy nadzieję, że mamy już go za sobą, więc będziemy walczyć o lepszy sezon na pewno od lipca, jak rozpoczniemy przygotowania w czerwcu. Mamy swoje wnioski, mamy swoje przemyślenia i związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ale żeby rzeczywiście to przedstawić, żeby rzeczywiście te wnioski móc usystematyzować, to jeszcze potrzebujemy trochę czasu, bo zespół, tak samo sztab, mam krótki okres urlopowy, trener nawet go jeszcze nie ma, czyli niecałe 2 tygodnie, więc powiedzieliśmy, że jak wrócimy do przygotowań po 15 czerwca, zrobimy tę analizę. No wtedy wejdziemy w takie mega szczegóły, bo oczywiście takie rozmowy były toczone też na bieżąco, bo też mówiliśmy nawet wcześniej w kwestiach zawodników. To nie jest tak, że coś się toczy i nagle na ostatnią chwilę my mówimy, o dobra, to teraz zrobimy, bo widzimy, że jest 4. mecz z rzędu niewygrany, albo 3. porażka z rzędu, albo 5. mecz niewygrany u siebie, więc my analizujemy i po każdym tygodniu spotykamy się. Tak, dokładnie. Myślę, że to też w serialu będzie pokazane i było pokazane, że spotykamy się, rozmawiamy, więc tutaj za każdym razem analizujemy. Są czynniki wewnętrzne, są czynniki zewnętrzne, są czynniki piłkarskie, więc my musimy brać wszystko pod uwagę, bo jedno z drugim też, jedno na drugie ma wpływ i jak nałożymy na siebie, bo to jest kluczowe, żeby teraz te wszystkie czynniki, które zebraliśmy i te wszystkie wnioski nałożyć na siebie, w którym okresie, jak to się wszystko wydarzyło, wtedy będziemy mieli taki naprawdę pełny materiał do tego, żeby już ze szczegółami też przedstawić, czy to zarządowi, czy otrzymać feedback ze strony właśnie zarządu, czy dyrektora, no bo każdy ma swoje wnioski i myślę, że to tylko może nas tylko wzbogacić. Kibic zapytałby, bo myślę, że sporo osób, Maciek Szymański między innymi też opowiadał o tym, no, że te podsumowania, piony sportowe co tydzień się toczyły. Myślę, że ta dyskusja, no tak jak powiedział trener, no, zostanie dobrze ukazana w serialu Canal Plus, no ale jednak w momencie, kiedy ta seria porażek, no szczególnie na własnym stadionie się toczy, no to kibic zadaje pytanie, no gdzie te zmiany, do czego te spotkania prowadzą. O to pyta też Jakub Lenart, kibic z Twittera, bo którego bolą też szczególnie te porażki u siebie, gdzie mamy pełen stadion. I teraz zdaję sobie sprawę, że moment, w którym drużyna, która w pewnym momencie gra tak dobrze i daje tyle radości, w pewnym momencie zaczyna grać poniżej oczekiwań, jest rzadko spotykany, bo oczywiście wahania się zdarzają, ważny jest cały sezon, znamy te prawidła, ale jednak gdzieś też kibice zastanawiają się, no jakby czy te wnioski były wyciągane dobrze, albo może czegoś zabrakło. Czy ja zacznę od tego, że tu powiedział, że jego boli. Proszę mi wierzyć, że wszystkich boli, zaczynając od sztabu, od zarządu, dyrektora, od samych zawodników, tak samo my. To, co powiedziałem odnośnie takiego procesu współpracy z zespołem, my też bardzo często, czy przed meczami, czy po meczach, rozmawiamy z naszymi piłkarzami, też dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, niekoniecznie muszą mi się te rzeczy podobać, ale my też mamy pewne doświadczenie i widzimy pewne rzeczy, tak samo też nasi zawodnicy, no, byli w wielu klubach, też mają swoje doświadczenia, mają swoje wnioski, my też jesteśmy sztabem, który też potrafi słuchać i też ustosunkowywać się, niektóre rzeczy wprowadzać, niektóre rzeczy przekonywać, że jednak warto podążać tą drogą. Myślę, że tutaj te mecze u siebie no szczególnie nas bolą, bo grając przy naszych kibicach, nasi kibice oczekują dobrego meczu, charakternego meczu, takiego show, żeby to była dobra rozrywka, ale przede wszystkim też oczekują wyniku i my też ten wynik chcemy dać. I na pewno to, co powiedziałem wcześniej, nie możemy powiedzieć, że
drużyna nie chciała, że drużyna nie walczyła. Są pewne czynniki, które wpływają na postawę, na nastroje, na takie nastawienie do meczu, tak jak to było w ostatnim meczu, że to nastawienie nie było dobre i trzeba sobie to wprost jasno powiedzieć, tak nie możemy funkcjonować. Natomiast były też mecze, w których wyglądaliśmy naprawdę nieźle albo dobrze. Z różnych względów one się ułożyły, a z tego się zrobiła pewna seria i dlatego też o niej dzisiaj rozmawiamy. Więc to też nie można za każdym razem zero-jedynkowo, że skoro są te porażki, to mówimy, że tu na pewno były popełnione błędy i zawsze było źle, bo też nie lubię tego słowa zawsze. Natomiast też oczywiście my widzimy, że można było w pewnych obszarach zadziałać lepiej i te mecze przechylić na swoją korzyść. Wtedy tej serii tak długiej, całościowej by nie było i nie byłoby też tej serii meczów u siebie. Choćby przykład meczu tutaj z Lechem Poznań. Mecz, który ja dzisiaj z perspektywy jeszcze go oglądałem jakiś czas temu w całości, uważam, że to był jeden z lepszych naszych meczów pod kątem organizacji gry, pod kątem intensywności, to był w ogóle top z całego sezonu, pod kątem tego, że strzeliliśmy bramkę jednak z trudnym rywalem i dzisiaj ten mecz był z Lechem zdecydowanie lepszy niż ten, który graliśmy jesienią. Koniec końców nie zabrakło nam właśnie jak w tym spotkaniu może trochę doświadczenia? Ale to będziemy nawiązywać też, myślę, że program trochę potrwa, więc będziemy mieli możliwość, ale tak, doświadczenia i to nie mówię tylko, żeby powiedzieć, że zawodnikom zabrakło doświadczenia. Myślę, że nam wszystkim, bo my też jesteśmy pierwszy rok w Ekstraklasie od 8 lat, ja jestem też w pierwszym sezonie w Ekstraklasie, my też widzieliśmy przez wiele lat, przecież obserwuję Ekstraklasę i też wiem, z czym się zderzymy, ale jednak jak się wchodzi do Ekstraklasy, szczególnie tak jak my weszliśmy z takim mocnym przytupem i w rundzie jesiennej już byliśmy na trzecim miejscu, czyli zrobiliśmy coś, czego myślę nikt nawet w najśmielszych snach nie był w stanie sobie wyobrazić. Później paradoksalnie mogę powiedzieć, że do meczu z Lechem my tą wiosnę mieliśmy lepszą pod wieloma względami organizacji gry, nawet intensywności, nawet stwarzanych sytuacji, więcej podań, więcej dośrodkowań, więcej strzałów. I myślę, że to był taki okres, którego nie wykorzystaliśmy najbardziej. Że to był okres, w którym trenowaliśmy też w trudnych warunkach, to się nakładało. Mieliśmy bardzo dużo możliwości, żeby wiele wyników przechylić na swoją korzyść i w 8 meczach nie zdobyć 8 punktów, tylko może i nawet drugie tyle. Oczywiście przy pewnych okolicznościach, które się mogły wydarzyć, czy byliśmy tego blisko. Nie wykorzystaliśmy tego okresu, mimo że graliśmy z Legią, z Lechem, z przeciwnikami, z Pogonią, którzy jednak należą do tej czołówki. A później przyszły mecze z teoretycznie oczywiście tylko słabszymi przeciwnikami. Być może też wierzyliśmy, że skoro tak gramy, tak dobrze, tak się poprawiliśmy w wielu elementach, że teraz to będzie prostsze zadanie, a jednak życie pokazało, że tak się nie stało. No myślę, że paradoksalnie właśnie te mecze dobre na wiosnę nam troszeczkę przeszkodziły, bo tak jak mówiliśmy, robiąc analizę rundy jesiennej, znaleźliśmy obszary, które powinniśmy poprawić i zespół, trenerzy, sztab pracował nad tym i poprawiliśmy te wszystkie obszary na początku wiosny. Te mecze były lepsze niż te z jesieni. Jeśli mogę powiedzieć, bo też, żebyśmy też sobie powiedzieli o tych obszarach, bo mówiliśmy o tym, że chcieliśmy być jeszcze bardziej agresywni, chcieliśmy lepiej zakładać pressing, odbierać więcej piłek. Oczywiście to się wiąże z tym, że jak masz więcej piłkę, więcej możesz tą grę rozwijać, to będziesz tworzył też więcej sytuacji. Poprawialiśmy cały czas oczywiście organizację gry w wyprowadzeniu piłki, bo żeby stworzyć sytuację, też musisz w określony sposób ją, tą organizację od tyłu poprawić. Chcieliśmy uszczelnić grę w defensywie, bo uważaliśmy, że w rundzie jesiennej przeciwnicy oddawali za dużo strzałów na naszą bramkę. Oczywiście mieliśmy Henia w bramce świetnie dysponowanego, ale również mieliśmy też momentami trochę szczęścia i te mecze nam się też dobrze złożyły w całość, ale my byliśmy świadomi w rundzie jesiennej, że my nie byliśmy perfekcyjni, nam jeszcze dużo brakowało do tego i nawet ten ostatni mecz z Koroną, który wygraliśmy, w przypadku gdyby ten wynik się obrócił i Śpiączka strzeliłby karnego, skończylibyśmy bodajże na 7 albo 8 miejscu, już nikt by nie patrzył pod tym kątem, czy zdobytych punktów, czy tego miejsca, natomiast to się wydarzyło, my to osiągnęliśmy w splocie różnych okoliczności, tak samo jak był pewien splot okoliczności w rundzie wiosennej, który bardzo nam utrudniał zadanie i szukaliśmy wielu rozwiązań, bodźców do tego, żeby to odmienić. No to też myślę, że trochę te mecze właśnie pierwsze spowodowały to, że nam tak dobrze poszło i później
tak trochę może mentalnie też podeszliśmy my wszyscy, nie tylko zawodnicy, ale my wszyscy, że następne mecze powinny być łatwiejsze, no bo teoretycznie przeciwnicy byli łatwiejsi niż Lech czy Legia, czy też Pogoń Szczecin, a nie poszły za tym wyniki i też spowodowało to troszeczkę brak później odwagi zawodników na boisku w realizacji modelu gry, który jak ten zauważył jest bardzo wymagający, jeżeli zawodnicy nie są w pełni, nie z pewną odwagą podejdą do pewnych działań, zaczną być troszeczkę kalkulować, to powoduje, że ten model troszeczkę się załamuje, a to kosztowało nas na pewno też wiele punktów. Czy w momencie, bo to jest wydaje mi się kwestia, którą poruszali kibice bardzo często, ja zebrałem to trochę w jedno pytanie, ale trenerze, gdy ta spirala, nazwijmy to, nakręcała się i powiedzmy pewne rozwiązania przestawały funkcjonować, czy no pojawiały się jakieś momenty zawahania bądź zwątpienia w swoją pracę i w to, co przekazujemy drużynie? To znaczy na pewno pojawiają się pytania, to przede wszystkim, to jest najważniejsze. Pojawiają się pytania, co możemy poprawić, też one się pojawiają nawet kiedy wygrywaliśmy. Bo tak jak powtarzam, my oceniamy materiał wideo, my oceniamy szczegóły, co było zrealizowane, co nie, kiedy nam szczęście dopisało, kiedy to przeciwnik miał więcej szczęścia, więc albo przeciwnik oddał dwa strzały na bramkę, tak jak to miało meczu z Lechem, dwa celne i strzelił dwie bramki, a statystycznie pod żadnym względem, czy nawet organizacji gry, nie był tym zespołem lepszym, który powiedzmy zasługiwał na to zwycięstwo. Zresztą podobnie było w meczu tutaj u siebie z Wartą. Wczoraj spotkałem trenera Szulczka na gali, chwilę mieliśmy okazję porozmawiać i też mówił właśnie odnośnie tego meczu w Poznaniu, jeszcze raz do tego nawiązał, bo już wcześniej też o tym mówił, że tam jego zdaniem powinien być remis, a nie, że nasze zwycięstwo w ostatniej minucie, natomiast tutaj zasługiwaliśmy na dużo, dużo więcej. My przypomnę, mieliśmy słupek, mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy 400% sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Warta miała ten rzut rożny, który tam decydowały centymetry i jeden świetny strzał z dystansu i tak naprawdę to było wszystko, co Warta i oni wykazali się wręcz 100% skutecznością. Mimo nie tak klarownych sytuacji, my wykazaliśmy się 0% skutecznością, mimo czterech świetnych sytuacji i no myślę, że do tego nawiążemy, ale ten gorszy okres zaczął się od meczu z Krakowią, ale to myślę, że do tego jeszcze dojdziemy po meczu z Lechem Poznań. A Tomasz Kamiński, profesor Tomasz Kamiński pyta, gdyby mógłby trener cofnąć czas, to czy zrobiłby coś inaczej, żeby uniknąć słabszej postawy drużyny w drugi przez połowę rundy wiosennej? To też był element, który analizowaliśmy, co możemy zrobić zawsze inaczej, co możemy zmienić, skorygować. Był taki okres, kiedy pojechaliśmy na mecz kontrolny z Jagiellonią Białystok. My byliśmy wtedy w trakcie pewien wirus panował w szatni i dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście ten mecz nam był potrzebny, żeby na przykład Kuba Wrąbel czy zawodnicy, którzy mniej grali, żeby też dostali swoje minuty. Natomiast no, my chcieliśmy, żeby ci zawodnicy, którzy grają więcej, mieli mniej minut i pojechali również z nami, a ci zawodnicy, którzy grają mniej, żeby złapali rytm meczowy, bo wiedzieliśmy, że sezon jest długi i że będziemy potrzebowali tych zawodników. I taki mój pierwszy na dzisiaj wniosek był taki, że wtedy nie zrobiłbym jednak tego i wycofałbym ten mecz kontrolny, przeprosiłbym Jagiellonię, musieliby zagrać z kimś innym i odseparował drużynę na kilka dni. Pewnie to dla wielu by było niezrozumiałe, ale być może mielibyśmy wtedy większe pole do popisu. Pamiętam, że wtedy chcieliśmy oszczędzić Ernesta Terpiłowskiego, który grał tylko 30 minut. Wiemy też, jak to jest ważny piłkarz pod kątem naszego zawodnika młodzieżowego, a on wtedy w ostatniej minucie złapał uraz, który go wyeliminował na kilka tygodni i też przez to musieliśmy sobie radzić bez niego. To też, jak złożymy takie drobne, mniejsze, większe elementy i później dojdą kolejne kontuzje, dojdą kolejne choroby, z którymi się borykaliśmy przez kilka tygodni, które potem też miały wpływ w kolejnym okresie na również taką dyspozycję psychofizyczną. Do tego nałożyły się wyniki, nasza też słabsza dyspozycja i stąd też później wpadliśmy w ten dołek, z którego, mimo że szukaliśmy różnych bodźców, zmian, no ciężko było nam się wydostać.
Panowie, kończymy powoli ten etap podsumowania sezonu. Jest trochę pytań o takie operacyjne, nazwijmy, kwestie boiskowe, jakieś rozwiązania, ale to myślę jest trochę, to są pytania trochę o przyszłość bardziej. A teraz chciałbym przejść do takiego mięska, czyli transferów, bo to jest coś, co elektryzuje kibiców. No i na początek zamknijmy może kwestię odejść. O to pyta m.in. Michał Malinowski z Radia Łódź, Bartosz Kukuć, a także z Twittera m.in. Adam Jagodziński. No i chciałbym panów wspólnie poprosić o może jakąś wykładnię, jakie były przyczyny nieprzedłużenia kontraktu z 8 piłkarzami. No główne pytania padają w kontekście Martina Kreuzriglera i Kuby Wrąbla. Co zdecydowało, że nie przedłużono z nimi umów? Może ja zacznę, bo no, większości tych osób, które, z którymi nie kontynuujemy współpracy, decydowały względy typowo sportowe i tutaj nie ma co ukrywać. Chcemy ten zespół wzmocnić, chcemy dodać temu zespołowi rywalizacji. I to był jeszcze jeden element, jeśli chodzi o Martina Kreuzriglera. Był z nami już 1,5 roku. Też mieliśmy więcej czasu na to, żeby zobaczyć go w różnych warunkach. I oceniliśmy wspólnie, że w tej formacji chcemy też zmiany, chcemy dodać świeżej krwi. Pomimo jego atutów i pomimo jego braków, uznaliśmy, że potrzebujemy tutaj na to miejsce innego zawodnika. Mamy go? Będzie. Uff. No, także tutaj oczywiście to już wcześniej rozmawialiśmy o tym, więc tutaj to nie jest zaskoczenie, że nagle dzień po zaczynamy szukać zawodnika na tą pozycję. Natomiast to był zawodnik, który no był, powiedzmy, często na boisku i mogliśmy go zobaczyć w różnych warunkach. Jesień moim zdaniem była dla niego naprawdę udana. Wiosna była już nieudana, później też stracił miejsce w składzie, na końcu oczywiście grał, ale uznaliśmy, że budując kadrę na nowy sezon, chcemy też dać nowego bodźca, chcemy też różne inne cechy, które są też dla nas ważne w przypadku przyjścia nowego zawodnika, wykorzystać. Jeśli chodzi o Kubę Wrąbla, to tutaj chodzi o strukturę kadry. My postawiliśmy na Rawasa i to jest nasz ten wybór numer jeden. Też przedłużając z nim kontrakt, daliśmy sygnał, że wierzymy w niego. Jeśli chodzi o Janka Krzywańskiego, który do nas dołączy po sezonie, jest to bramkarz młodzieżowy, więc chcemy tych dwóch zawodników mieć na ławce. No oczywiście w tej strukturze kadry zabrakło Kuby Wrąbla, bo jednak uznaliśmy wspólnie, że mamy też duże potrzeby, jeśli chodzi o inne aspekty zawodników z pola i chcemy w tej strukturze być. Dlatego tutaj nie chodziło o względy typowo tylko sportowe, że Kuba poziomem sportowym odstaje. Wręcz przeciwnie, uważam i cenię Kubę i to, co mu powiedziałem, że to jest dobry bramkarz, ale dzisiaj ta rywalizacja między dwoma, jeden spędziłby pewnie znowu kolejne miesiące na ławce. Kuba też 13 miesięcy nie grał do tego meczu tutaj u siebie z Piastem Gliwice, więc na pewno jest to bramkarz, który chce bronić, który chce być numerem jeden i my w swojej akurat strukturze oceniliśmy, że chcemy tą dwójkę, czyli Janka Krzywańskiego i Henryka Rawasa. Dopytam tu w imieniu Bartka Kukucia z Ekspresu Ilustrowanego, no czy to, znaczy decyzja została podjęta już, jakbyś nie jest cofnięta, ale w opinii dziennikarza, no runda wiosenna wykonania Rawasa nie była doskonała. No i teraz pytanie, czy nie podejmujemy ryzyka, stawiając właśnie na Słowaka, a nie swojskiego Polaka? No futbol to jest ryzyko, to futbol, no trzeba zawsze brać za i przeciw i czy jest więcej za, czy jest więcej przeciw. My oczywiście tutaj mamy otwartą głowę i będziemy wiedzieć, że jeśli rzeczywiście będzie jakaś sytuacja podbramkowa, tak jak mieliśmy jeszcze w pierwszej lidze, kiedy straciliśmy praktycznie naraz dwóch bramkarzy i to wtedy była sytuacja dramatycznie kryzysowa, a pamiętajmy, że walczyliśmy ostatnie kolejki o awans do ekstraklasy, więc no oczywiście my podejmujemy takie wyzwanie i nie obawiamy się tego, ale oczywiście mamy z tyłu głowy, że w razie pewnych okoliczności, czasem trudnych, czy to mówimy o zdrowotnych, to akurat jest wkalkulowane w jakieś tam ryzyko. Chociaż nie wiem, czy bym nazwał to ryzykiem, po prostu mamy dwóch bramkarzy, mamy
Janka Krzywańskiego, którego też po to braliśmy, żeby też jako ten bramkarz mógł z nami się rozwijać, bo jest to bramkarz rozwojowy, więc tutaj... Znaczy myślę, że kibice jawią sobie bardzo dobre występy Kuby Wrąbla, jakby mają je w pamięci sprzed 13, więcej już miesięcy. A powiedzmy, Henry Herawas jest też ofiarą gorszych wyników drużyny, bo generalnie... Tak, nie mówmy, że nie wiem, te tak, bramki, które wpadały, że to były winą tylko Henrycha, bo to było... Nie, mówię po prostu, jak drużyna przegrywa, to bramkarz całości... na pewno nie jest bohaterem. No. Tak, tylko że w rundzie jesiennej, jeśli mieliśmy te dobre wyniki i to ta atmosfera też do naszej drużyny i zewnątrz i wewnątrz, była ta euforia, był ten entuzjazm, był ten ogień w oczach, to Henryk też nam w wielu sytuacjach pomagał, ale to też nie znaczy, że też wtedy nie popełnił kilku błędów, które nas też kosztowały, więc to nie było tak, że ona była tak perfekcyjna, że on nie popełnił tam żadnego błędu. Natomiast jeśli zespół funkcjonował trochę gorzej, szczególnie mówimy o tej drugiej części rundy wiosennej, no to też to miało też oczywiście wpływ na każdego z zawodników, również na bramkarza i były momenty, w którym nam pomagał, bo przecież nawet sytuacja z Radomiakiem, gdzie gdyby wpadła ta bramka i Heniek obronił sam na sam, pewnie zamknęłaby ten mecz, a tak jeszcze dał nam ten tlen i dał nam to, że jeszcze jesteśmy w stanie być może jakoś wrócić do tego meczu strzelając bramkę. No było kilka takich sytuacji i to, jak mówimy, że kibice pamiętają Kubę sprzed 13 miesięcy, to Henia przez 5 miesięcy mogliby pamiętać, czy 6. No takie decyzje czasami trzeba trudne podjąć. Tutaj, jak trener powiedział, na pewno nie umiejętności Kuby, bo te umiejętności są wysokie, ale no musieliśmy na jednego z bramkarzy, stwierdziliśmy, że musimy na jednego z bramkarzy postawić i stąd taki, a nie inny wybór, mając z tyłu głowy, że przyjdzie do nas Janek Krzywański. No nikt nie zabiera też Kubie to, co zrobił dla nas i ja też, gdy dziękowałem Kubie, ja wspominałem mu nie pierwszy raz, jak ważną rolę odegrał w awansie do pierwszej ligi. Ja wiem, że Rawas dokończył sezon, ale to Kuba w większości był tym architektem czy osobą, która bardzo pomogła nam również swoimi interwencjami w pierwszej lidze. Ale tak jak już powiedzieliśmy, oceniliśmy, że tak chcemy, jeśli chodzi o strukturę, budować nasz zespół i z otwartą głową, ale też z decyzjami iść w kolejny sezon. Pozostaje temat też dwóch zawodników, którzy nie znaleźli się na tej liście piłkarzy, którzy z klubu odejdą. Panie dyrektorze, Filip Zawadzki i Paweł Zieliński. Mm-hmm. Tutaj użytkownik Mesenario Jaro dopytuje, jakim kryterium prócz ceny kierowano się, zostawiając Ziela kosztem Krojcego, a chociażby Old Playground pyta, jaki jest plan na Filipa Zawadzkiego, tak bardziej konkretnie, żeby rozwinąć. Znaczy, trudno porównywać się tutaj Krojciego z Zielińskim, ponieważ no, to są inne pozycje, więc jakby też zapotrzebowanie jest inne na te pozycje. Na pewno tutaj nie mówmy tutaj o kwestiach cenowych, bo to nie ma znaczenia. Tu jest kwestia też budowy struktury kadry. Paweł jest Polakiem, doświadczonym, grającym wiele lat na tym poziomie, też pasującym do struktury kadry i też takie decyzje zostały podjęte. Zresztą rozegrał swoje minuty i pokazał się także z dobrej strony. To co do Zawadzki, no tutaj sytuacja jest taka, że ostatnie pół roku miał ciężkie względem zdrowotnym i my musimy się posiłkować troszeczkę też opinią sztabu medycznego. Czekamy na dodatkowe analizy i badania i wtedy będziemy podejmować decyzję co do jego przyszłości. Mamy przyszłość i też no, kibice dopytują o te kibice, dziennikarze, o to, jak ta kadra będzie układać się w nowym sezonie. No tu mówiłem, że no, tak będzie drużyna funkcjonować, jak pan dyrektor zapewni zasoby ludzkie. No i Piotr Grym z Łódzkiego Sportu pyta, przytacza na początek słowa Tomasza Stamirowskiego. Konkretnie Tomasz Stamirowski na konferencji prasowej poświęconej powodom odwołania Mateusza Drużdża użył słów: nie może być tak, że pion sportowy nie wie, na czym stoi. Czy rzeczywiście czuł pan, panie dyrektorze, że nie wie, na co może sobie pozwolić przy próbie pozyskiwania nowych zawodników do drużyny? I miejmy nadzieję, że to się zmieniło. Znaczy, sytuacja wygląda następująco. No, moim bezpośrednim przełożonym jest prezes i ustalenia budżetowe są z nim.
Ja dostałem jasne wytyczne co do możliwości budżetowych klubu i je realizowałem po prostu według naszych możliwości, z tym, że chciałem zauważyć, że jeżeli chodzi o zimowe okienko, no to tutaj była nasza też wspólna decyzja, że mieliśmy dwa tematy takie wiodące, które z różnych powodów formalnych w jednym wypadku, a w drugiej sprawie rodzinnych spowodowało w ostatniej chwili, że nie mogliśmy ich zrealizować i była decyzja, że w tym momencie, nie mając pewności, że na zawodnika, który ma tu przyjść jako wiodący, a będzie to nam blokowało pewne ruchy latem. Oczywiście może troszeczkę pod wpływem bardzo dobrej lundy jesiennej postanowiliśmy poczekać na ten transfer, ale to też nie jest tak, że ja nie wiedziałem, w jakich realiach, powiedzmy, mogę funkcjonować, aczkolwiek te realia przedstawiały mi oczywiście prezes. No i teraz myślę, że tutaj dopytam też o pozycje, na które szukamy wzmocnień. Tu pyta o to Chris 1910. Poproszę o wymienienie tak od najważniejszych, jakby na jakie kierunki wskazanie ich. Znaczy myślę, że tutaj już o tym mówiliśmy kilkakrotnie. To nie jest żadna wielka tutaj tajemnica, że na pewno musimy wzmocnić siłę ataku tutaj, czy to w postaci zawodnika do rywalizacji na pozycji napastnika, czy też zawodnika w środku pola, bardziej też kreującego grę. To chyba są takie dwie podstawowe w ofensywie. No i też tutaj, jak trener powiedział, szukamy trochę też nowych bodźców co do linii obrony, stąd nie przedłużenie z Martinem umowy, a za tym idzie oczywiście zmiana na tej pozycji. No i zanim przejdę, bo pytanie. No, chciałem dodać oczywiście i kwestie młodzieżowców jeszcze, tak? No i bo też tutaj tematy właśnie zawodników młodzieżowych, więc. Bo tutaj jesteśmy obligowani, nic nie wskazuje na to, żeby ten przepis miał nie obowiązywać. Wiemy, że naszym młodzieżowcom właściwie w większości, tym, którzy byli wiodącymi młodzieżowcami, pokończył się wiek młodzieżowca, więc w tej kwestii też tutaj musimy prężnie zdziałać. Czy młodzieżowcy będą z zewnątrz, czy jest szansa na juniora z akademii? O to pyta ponownie Chris 1910. Znaczy tutaj jest tak, że w strukturze kadry zawsze będą zawodnicy z akademii, ale wiemy, że w tym momencie musimy posiłkować się jeszcze zawodnikami z zewnątrz, więc na pewno to będzie taki trochę miks, czyli będą i zawodnicy z akademii, i zawodnicy z zewnątrz. No to może też użytkownik 13RM25 dopytuje, na jakim etapie jest budowa scoutingu w klubie, no bo tylko skuteczny scouting doinwestowany daje możliwość wyszukiwania zarówno zdolnych zawodników w kraju, jak i wyławiania ciekawych piłkarzy za granicą. Znaczy ja już też chyba kilka razy na ten temat mówiłem, że jakby struktury scoutingu, sam pomysł, strategia scoutingowa jest już stworzona. Tu oczywiście chodzi za dzisiaj o wzmocnienie i jakościowe, i ilościowe ludzi, którzy mają w tym scoutingu pracować. I to jest kolejny etap, w którym działamy. Jest to oczywiście związane z możliwościami finansowymi klubu, które się w pewnej obszarze zwiększają. To nie jest tak, że my z dnia na dzień struktury zwiększymy o 100%, tylko musimy to etapowo. I my to robimy, tak? Ten scouting działa coraz prężniej. My tutaj też oczywiście może od razu pewne uprzedzę któreś z pytań. Przy pozyskiwaniu zawodników co najmniej pół roku pracujemy nad tym, żeby tego zawodnika pozyskać. Wcześniej z trenerem ustalamy pozycje, profile zawodników. Sztab przygotowuje profile zawodników, materiały wideo, jakie mniej więcej ci zawodnicy mają spełniać kryteria. Na ten temat dyskutujemy ze skautami. Skauci mają jasną informację, jak mają pracować i później ci zawodnicy wyskautowani z kilkunastu lig wracają do sztabu i sztab podejmuje wspólnie tutaj z nami, powiedzmy, z pełnym sportowym decyzję, którzy z tych zawodników do nas mogą trafić. Więc jakby struktury i pewne procedury są usystematyzowane i tak pracujemy. Oczywiście cały czas brakuje nam troszeczkę ludzi do pracy, bo wolelibyśmy, żeby było ich więcej, bo czym więcej osób, tym jest więcej. Jest piętro niżej, no. Wystarczy podejść. Tak, tak, ja wiem, tych osób jest dość sporo chętnych, ale strukturalnie. Ale już masz miejsce w sztabie, więc. Tak, no, tak, ale strukturalnie. Od komunikacji z mediami, tak. Więc. Strukturalnie to tak się fajnie mówi, a ilość czasu, który trzeba poświęcić, to jest to tak duże, że to nie jest tak, że można sobie zrobić to do skoku. Dwa, też oczywiście wzmacniamy się różnymi rodzajami narzędzi scoutingowymi, których byśmy też potrzebowali bardziej wnikliwie i więcej, ale to jest kwestia czasu i pieniędzy. Jest kilka pytań o kryteria, powiedzmy, czy kierunki, jeśli chodzi o scouting, generalnie dobieranie zawodników, no ale tu chociażby Kuba Lenart trochę wraca do poprzednich okienek transferowych. No i tak wychodzi w
przyszłość, no bo parę razy zdarzało się, że jakby były zapowiadane powiedzmy 2-3 transfery, a powiedzmy one się nie odbywały. No i co w takiej sytuacji? Czy jest szansa, że teraz trener otrzyma zawodników po prostu przed obozem, będzie miał czas, żeby wprowadzić ich do zespołu? No to są pytania, które nasuwają się kibicom. No i jakby, gdy prezentujemy jako klub strukturę z dyrektorem sportowym, trenerem, tym pierwszym odpowiedzialnym za transfery, to jednak te oczekiwania kibiców się pojawiają i absolutnie je rozumiem. No i teraz ciężkie pytanie, no, czy trener dostanie materiał, bo potem będzie rozliczany za wyniki? Znaczy ja po pierwsze nie do końca przypominam sobie, kiedy obiecywaliśmy dwóch, trzech zawodników, a ten ich nie dostał. Może poza jednym zawodnikiem, bo jedną pozycję mieliśmy zimą, że ją wzmocnimy z różnych powodów, nam to nie wyszło. Więc raczej te pozycje, które gdzieś po awansie szczególnie mieliśmy do wzmocnienia, to nam się wszystkie wzmocnienia zrealizowaliśmy. Oczywiście zawsze w miarę naszych możliwości, ja sobie zdaję sprawę, że może i trener chciałby więcej i trochę jakościowo czasami mocniejszych zawodników, ale też to takie są gdzieś możliwości, tak samo kibice tego oczekują. Tylko to też jest tak, że jeżeli przychodzi zawodnik w pewnej strukturze, on też musi dostać swoją szansę, żeby móc się pokazać i udowodnić swoje miejsce, bo co z tego, że będziemy mieli trzech zawodników czy czterech na jedną pozycję, później się okaże, że ktoś będzie mówił, że trzech się gdzieś nie udało, ale rywalizacja jest potrzebna i o tą rywalizację będziemy też walczyć i stwarzać takie warunki trenerowi. Chcemy zrobić wszystko, żeby ten przed okresem przygotowawczym, na pewno przed obozem, miał na te przede wszystkim strategiczne pozycje już zawodników, z którymi będzie mógł pracować, bo tego czasu też będzie miał mało, żeby ten zespół przygotować do następnego sezonu. No dobra, dobra, no ale patrzymy, kibice patrzą i też odnoszą się do tego w mediach społecznościowych. Mhm. Mamy Legię, Raków, Lecha, które już kontraktują piłkarzy, szykują się na kolejny sezon. Część tych transferów była już podana w zeszłym sezonie, no i pojawiają się oczekiwania, dlaczego tak się nie dzieje u nas. Znaczy, jeżeli chodzi o Lecha, chyba to przede wszystkim dlatego, że przedłużał umowy, a nie transferom nowych piłkarzy, chyba tutaj tak można to nazwać. Ich kadra była na tyle mocna, że tych transferów chyba za dużo nie będzie, ale to jest ich problem, nie nasz. Znaczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że często nie jesteśmy pierwszym wyborem, tak? My naprawdę chcemy jakościowo bardzo dobrych piłkarzy, oni mają coraz większe wymagania finansowe, Widzew jest wielką marką i oczywiście wielką historią, ale jednak Beniaminkiem w zeszłym sezonie, a teraz zespołem na dorobku i często musimy dość mocno przekonywać tych zawodników i wiele z nimi dyskutować, pokazywać tutaj wizję, którą przygotowuje scouting czy plan sportowy. Też z trenerem odbywamy rozmowy z tymi zawodnikami, żeby ich namówić. Też chcemy ich poznać. Trener przesyła im też model gry, żeby oni poznali ten model, czy sami ten model zaakceptują, żeby byli zawodnikami, którzy pasują też do wizji trenera. I to też troszeczkę trwa. My mamy takie rozmowy, prowadzimy, jesteśmy naprawdę na ostatnich prostych, jeżeli chodzi o 2-3 takie dla nas bardzo duże tematy i ze względów na możliwości piłkarskie, co do potencjału tych zawodników, tak samo jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. Więc to jest tak, że mamy troszeczkę czasu przed 15 czerwca na to, żeby tych zawodników jeszcze sprowadzić. Mamy trenerza? Często tak. Do 15, no mamy 2 tygodnie. No. Wiadomo, że no nie ma co ukrywać, no każdy trener chce, ja jestem również w tym gronie, że chciałbym mieć od pierwszego dnia, żeby ich przetestować, żeby mogli wejść do drużyny, żeby proces aklimatyzacyjny wszedł wcześniej. Oczywiście są tematy, na które trzeba dłużej poczekać, są tematy, na które można krócej poczekać. Można wziąć zdecydowanie mniejszą jakość i wziąć ją dzisiaj albo poczekać 2 tygodnie, ale to też się wiąże z tym, że nie zawsze ten zawodnik do nas dołączy i no my zachęcamy, my rozmawiamy, łączymy się z zawodnikiem, mówimy o tym, jaką rolę widzimy dla zawodnika, przekazujemy model gry, potem ja to o tym modelu jako trener też rozmawiam, więc zawodnik też jest świadomy dokładnie, w jakie miejsce trafia, w jaki sposób chcemy grać, jak to jest wymagające, też on no, daje nam swój feedback, czyli mówi, czy on się czuje w tym modelu, czy to jest właśnie model pod niego, czy takie poruszanie się po boisku będzie dla niego optymalne, więc nie chcemy tutaj niejasności, żeby zawodnik przychodząc później nie mówił, że miał obiecane, że będzie grał w piłkę nożną, a będzie piłka w powietrzu fruwała i zawodnik za chwilę będzie sfrustrowany po miesiącu, półtorej i powie, że źle wybrał. On musi być świadomy, ale to tak jak mówimy, rozmawiamy z zawodnikami, którzy mają wnieść jakość, no ale to są też zawodnicy, którzy też mają też inne propozycje i to, co powiedział dyrektor, czasem musimy poczekać na nich i nie jesteśmy tym pierwszym wyborem w pierwszym koszyku. Nie mamy dużo czasu. Znaczy tutaj też jest taka kwestia a propos tego, tutaj tej jakości, że czasami
rzeczywiście zawodnicy czekają z podjęciem decyzji, ponieważ mają jakieś tam inne propozycje. Ja osobiście uważam, że jeżeli scouting wytypował zawodnika i sztab go zaakceptował, to nie chciałbym czekać dalej, bo różnica w umiejętnościach może być niezbyt wielka, a może się okazać, że tego zawodnika, tego naszego wymarzonego, w ogóle nie będziemy w stanie nawet do ostatniego dnia okienka pozyskać, więc ja już jestem za tym, żebyśmy te tematy robili, co też powoduje, że dzisiaj no musimy się mocno też natrudzić, żeby tych zawodników czasami nie tyle przekonać, bo oni są przekonani, tylko że oni mają też inne propozycje, oni potrzebują też czasu do namysłu, a liga się skończyła właściwie we wszystkich ligach Europy dopiero teraz, też jest czas wakacji, ci zawodnicy mają krótkie wakacje i też czasami chcą odpocząć od tych wszystkich spraw. Wracamy do tych kierunków transferowych. Dawid Bednarek pyta, czy Widzew bardziej skupia się na wyłowieniu takich perełek jak w cudzysłowie Czubak z niższych lig, czy swoją uwagę skupia na rynkach zagranicznych? Znaczy tutaj w zależności od tego oczywiście, jakie są potrzeby i jakie są tutaj wewnętrzne ustalenia. Mamy priorytetowe pozycje, które jakby nie określamy tutaj wiekiem, czy też nie określamy ligą, tak? Chcielibyśmy oczywiście zawsze Polaków, bo to jest dla nas jakby najlepszy wybór i w odpowiednim wieku już rozwojowym, ale nie zawsze możemy to zrealizować, odpowiednio oczywiście potencjałem i umiejętnościami, więc tutaj na tych priorytetowych pozycjach raczej skupiamy się na umiejętnościach, na potencjale. A jeżeli chodzi o też drugą jakby obszar, bo my to robimy w dwóch obszarach, to drugi obszar chcemy tak budować kadrę, żeby w tej kadrze byli młodzi Polacy, właśnie tacy na dorobku, z niższych czasami lig, którzy jeżeli nie w następnym sezonie, czy nie w następnych 10 meczach, to w najbliższej przyszłości też dadzą nam tą jakość i razem z nami będą się rozwijać, wtedy będzie nam łatwiej ich wprowadzić i w przyszłości będziemy mogli tę kadrę budować na tych zawodnikach. No i trochę użytkownik DKG, chyba do obu panów, pyta, czy analizowaliśmy transfery z Jawińskiego, Sypka, ale też Karaska i Czubaka i wiemy, co zrobić, żeby nie zaliczać takich wpadek. Ja tak patrzę na to pytanie i nie ukrywam, że rozumiem często frustrację kibiców, gdy widzą zawodnika, który nie występuje w koszulce z herbem Widzewa na piersi, a powiedzmy notuje liczby, aczkolwiek martwi mnie prywatnie, takie upraszczanie czasami pewnych tematów. No więc panowie, czy analizowaliście te transfery i czy już nie popełnimy takich wpadek? Kto pierwszy? No, mówisz o upraszczaniu, ale to się dzieje, po prostu to się dzieje w życiu, w piłce, w futbolu. Dzieje się, że się upraszcza, tak jak u nas się upraszcza. Runda jesienna fenomenalna, runda wiosenna beznadziejna, a tak naprawdę to, co już powiedziałem, połowa rundy wiosennej pod wieloma względami, poza tym wynikowym, punktowym, czyli tym, co jest kluczowe, ale do czego prowadzi określona praca, określony sposób pracy, więc tutaj to upraszczanie jak najbardziej, jeśli chodzi o zawodników wymienionych, to przychodząc do klubu 2 lata temu, miałem swój pomysł na to, jak chciałbym, żeby drużyna funkcjonowała. Też wiedziałem, w jakim jestem klubie i wiedziałem, jakie wartości są, które też również ja wyznaję jako trener, które są spójne z tym, jak chcą kibice, ludzie zarządzający klubem, jak chcą, żeby Widzew grał. I Widzew ma grać intensywnie, ma grać z charakterem, ma grać oczywiście też widowiskowo, to jest też już kolejny aspekt. Natomiast przychodząc, też dostałem pewne informacje i też widziałem, jak to wyglądało we wcześniejszym sezonie. Mówimy tutaj o Czubaku, który później nas opuścił. I kiedy zaczęliśmy okres i szukaliśmy napastnika i musieliśmy podejmować dosyć szybko decyzję, bo nasza sytuacja wtedy była gorzej niż dramatyczna, nie oszukujmy się. Trenowaliśmy w 11, w 12, bez na razie żadnych możliwości i musieliśmy bardzo szybko ocenić tą grupę. I w momencie, kiedy zaczęliśmy proces treningowy, po kilku treningach zawodnik złapał kontuzję dosyć mocną, duże naderwanie i wypadł z tego procesu treningowego. Oczywiście. A sumiennie się rehabilitował? My musieliśmy podejmować decyzję, więc wspólnie usiedliśmy i rozmawialiśmy na ten temat i trzeba było wtedy podjąć decyzję, jak chcemy, żeby zespół grał, jakie wartości chcemy, żeby zespół przedstawiał, wiedząc o, tak jak o każdym zawodniku, jakie zawodnik ma
plusy, jakie minusy. Tylko mówię, decyzja musiała zapaść dosyć szybko i ta decyzja zapadła. Wiedząc to, że on ma coś w sobie takiego, że potrafi znaleźć się w polu karnym. Natomiast no, jego problemy zdrowotne jeszcze i z zeszłego sezonu i w momencie, kiedy ja tylko dołączyłem do drużyny, to była osoba, która na dłużej wypadła. I wtedy podejmuje się decyzję. Dzisiaj z perspektywy czasu każdy może powiedzieć, że to był błąd, bo on strzela bramki, bo gdzieś tam regularnie te bramki zdobywa, ale decyzję podejmowaliśmy wtedy, na tamten czas, na tamtą sytuację, na to, co się działo, więc to było, to tak wyglądało wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Ja powiem tak, że analizujemy, bardzo analizujemy, myślimy, zastanawiamy się, błędy będziemy popełniać nadal. Miejmy nadzieję, że będzie ich mniej, bo do tego będziemy dążyć, ale to jest praca na żywym organizmie. Nigdy nie wiem, jak zawodnik by zachował się w tej kadrze, z tym trenerem, w tym zespole, w tym klubie, a jak się będzie zachowywał w innym. Więc tutaj też, żeby sprawa była jasna, ja myślę, że każdy klub, każdy zespół na poziomie światowym byśmy znaleźli takie czy inne rozwiązania, które ktoś może wytknąć jako błąd, ale nikt nie wie, jakby to było, gdyby ten zawodnik został. Dzisiaj też nie wiemy, jakbyśmy funkcjonowali akurat z zawodnikiem o takim profilu, więc tym bardziej to powtórzę jeszcze raz, to był zawodnik, który miał wcześniej problemy zdrowotne i to nie raz, nie dwa. I później miał problemy zdrowotne zaraz po naszym przyjściu. My nie mieliśmy czasu, żeby oceniać, więc no, trzeba było tą decyzję podjąć i tak zrobiliśmy. No ale możemy, powiedzmy, nie chcę może używać takiego sformułowania, ale przyznać, że powiedzmy ściągnięcie Zjawińskiego, powiedzmy, okazało się niewypałem koniec końców. Na pewno nie można odmówić Łukaszowi sumiennej pracy, dobrej atmosfery, jakby profesjonalnego podejścia do obowiązków, ale koniec końców no, chyba nie zrealizował tego, czego oczekiwaliśmy. No, mieliśmy mieć młodzieżowców, tak? To jest młodzieżowiec, który był do rywalizacji. Chcieliśmy mieć młodzieżowca, patrząc na to, że jesteśmy w klasie z obyciem ligowym, chociażby pierwszoligowym. Nie było ich zbyt dużo na rynku i można powiedzieć, że oczywiście nie zrealizował, no bo mieliśmy oczekiwania trochę większe, patrząc na to, jak rywalizował, czy jak grał w Sandecji, no ale swoje minuty też gdzieś tam wypracował, dzięki temu te minuty młodzieżowca też wypracowaliśmy. Oczekiwaliśmy więcej, czy to był niewypał? No pewnie z perspektywy czasu myśleliśmy, że będzie to wyglądało lepiej, ale też patrząc na jego sumienność, zaangażowanie, bardzo mocny mental i mimo umiejętności, myślę, że też temu zespołowi dał to, że ten zespół zdobył tyle punktów, a nie mniej. Też trzeba powiedzieć, jaką rolę taki zawodnik ma spełniać, bo czasem jest tak, że jak zawodnik przychodzi do drużyny, to wszyscy oczekują, że on będzie grał regularnie w każdym meczu i będzie musiał strzelać bramki albo bronić, a czasem są pozycje, gdzie się uzupełnia po prostu, bo jest ważny proces treningowy. My bardzo mocno postawiliśmy na Jordiego Sancheza, to miał być nasz wybór numer jeden, on miał grać praktycznie w większości wszystkie minuty, a Łukasz miał uzupełniać te minuty, gdy Jordi będzie pauzował w jakimś meczu za kartki, czy złapie jakiś drobny uraz, czy po prostu będzie potrzebował chwili oddechu. Więc taka była rola Łukasza Zjawińskiego, żeby no, spodziewaliśmy się, że nie wygryzie Jordiego z tego podstawowego składu, tylko że będzie jego uzupełniał i dopinał te minuty, które też również będą nam później cenne, jeśli chodzi o niepłacenie kary za brak młodzieżowca w składzie i z tej roli się wywiązał. Myślę, że zabrakło mu w jednym czy drugim meczu bramki, tu bodajże chyba pamiętam, gdzie trafił w słupek i pewnie gdyby strzelił taką bramkę, czy później była sytuacja, gdzie też mógł zdobyć, pewnie dodałoby mu to jeszcze więcej pewności siebie, jeszcze więcej takiej wiary, że jest w stanie to zrobić. Tego nie zrobił i na pewno oczekiwaliśmy więcej, spodziewaliśmy się, że to będzie ten poziom Sandecji albo wyżej. Tego się nie udało na pewno zrealizować, ale to co mówimy, jego rola była zgoła inna niż tych zawodników, którzy mieli być tutaj czołowymi postaciami i mieli grać regularnie. Wspomniał trener o Jordim, no to ja przejdę do dyrektora, bo Chris 1910 pyta, na ile opiewały propozycje na Zarawasa i Jordiego. Nie lepiej było ich sprzedać? Były zbyt niskie. Zbyt niskie? Sześciocyfrowe? Musimy ujawnić trochę mięska. No. Znaczy były to propozycje, które nie dawały nam możliwości, uważamy, pozyskania lepszego piłkarza niż mieliśmy, a o to chodzi, że jeżeli kogoś chcemy sprzedać, to chcemy pozyskać
następnego zawodnika, co najmniej o takich umiejętnościach albo i wyższych. Po drugie, po rundzie jesiennej, kiedy Jordi był bardzo ważnym, czyli jest cały czas ważnym elementem tej kadry i był jednym z wiodących piłkarzy, którzy ten zespół prowadzili, no to też trudno pozbywać się zawodników i nie dać, i dać jeszcze jakiś negatywny może bodziec do szatni, dlatego no nie były to na tyle może też ciekawe propozycje, żebyśmy podjęli te wyzwanie. A czy to było w twardej walucie, w markach, frankach? W forintach. Okej. Okay. Nie, w euro, oczywiście mówimy o euro. Marcin Krakowiak pyta też, jeśli chodzi o przychodzące transfery, czy mogę panów poprosić o zdementowanie plotek o zainteresowaniu Widzewa specem od spadków, niejakim Bartoszem Śpiączką? Może pan poprosić. Okej, okay, dobrze. Proszę, w imieniu Marcina. Myślę, że możemy to zdementować. Trenerze? No myślę, że to jeśli mamy potrzebujemy podwójnej dementacji, to dementowania, podwójnego tak. Dementowania, to... Tak. Okej. Okay. Dobrze, przechodzimy powoli. Tak, przeglądam, jeszcze szukam. O, tutaj jeszcze no, budowa kadry. No i to też dwukrotnie chyba się pojawiło. Chris 1910, sporo pytań od tego kibica, ale też pyta o to Chris Tobal. No trochę ocena transferu Cyganiksa. Jakby panowie mogli to może ja na razie dwa zdania, ponieważ gdzieś z mojej perspektywy i moich doświadczeń, no ten zawodnik jest dość krótko u nas i ja nie oceniam tego dzisiaj transferu źle. Po pierwsze dlatego, że ten zawodnik rozegrał dość sporo minut i widocznie był trenerowi potrzebny, że tyle minut dostał. Strzelił bramkę wprawdzie no, w tym momencie trudnym już dla nas. Na pewno dzisiaj w perspektywie oceny kibiców jest poprzez pryzmat wyniku, który nie jest dobrym wynikiem dla nas w tej rundzie. Gdyby ten sam zawodnik przed wcześniej, byśmy mogli kompletnie nie rozmawiali dzisiaj o jakichś tam ocenach, czyli rozumiem, że jakichś negatywnych odczuciach. Był to jeden z naszych pierwszych wyborów i myślę, że ja z perspektywy mówię doświadczenia, to patrząc na to tak samo, ilu zawodników do nas przyszło wcześniej, którzy też na początku byli nie może negatywnie, ale nie do końca pozytywnie ocenieni, to ja bym tutaj spokojnie poczekał i dał mu jeszcze się wykazać, bo to jest na pewno zawodnik, który był mocno obserwowany i też przez scouting, też zaakceptowany przez sztab i to nie są przypadkowi zawodnicy mimo wszystko. Tu jeszcze zanim oddam głos trenerowi, no to muszę od razu odbić trochę piłeczkę w imieniu Cristobala, który odnośnie tej numeru jeden w kontekście wyboru na lewe wahadło, no to czy jest jakaś refleksja, aby latem nasze jedynki były bardziej jakościowe? No tutaj teza jest założona, że Cyganik nie daje tej jakości, no to więc tu się rozmijacie trochę z użytkownikiem Twittera. Ale to jest z perspektywy wyniku. To jest ewidentnie perspektywa wyniku. To w ogóle nie ma tego znaczenia, bo dzisiaj jakbyśmy za chwilę opowiadali, to byśmy powiedzieli, że każdy z zawodników, który przyszedł wcześniej, gdybyśmy taką mieli rundę jesienną, to byśmy oceniali wszystkich naszych, którzy przyszli, także dość negatywnie. No, tutaj no nie byłoby pytania o Ravasa i Jordiego. Całkiem możliwe byłoby pytanie, po co, nie wiem, przyszedł nas ten czy inny jeszcze zawodnik, ponieważ nie daje temu zespołowi tego, co oczekiwaliśmy. A gdyby Cyganik był tutaj z nami latem i grałby, to byśmy latem by przyszedł, czyli na rundę jesienną, to byśmy dzisiaj mówili, że bardzo dobry transfer. No i też musimy nawiązać właśnie do struktury kadry i przed chwilą powiedziałem o Łukaszu Zjawińskim, tak samo tutaj mówimy o zawodniku do rywalizacji. Nie mówiliśmy tutaj o tym, że to ma być zawodnik wiodący, który wejdzie i będzie rozgrywał wszystkie minuty, tylko zawodnik do rywalizacji do Fabio Nunesza. Oczywiście niestety zdrowotne sprawy Fabio potoczyły się źle od tego września i nie mieliśmy tej osoby tutaj wiodącej. Ale chcieliśmy tej rywalizacji wyższej, na wyższym poziomie i stąd pomysł właśnie Andrejsa, żeby do nas dołączył. Swoje minuty oczywiście miał, ale też trzeba przyznać, że czy Fabio Nunes, czy też inni zawodnicy, to byli też zawodnicy, którzy w tych pierwszych miesiącach nie zawsze od początku pokazywali pełnię swoich umiejętności i całego siebie, więc myślę, że trzeba, żeby taką pełną weryfikację jego i lepiej go ocenić, trzeba poczekać jeszcze przynajmniej to najbliższe pół roku i zobaczyć, jak będzie funkcjonował, jak zaadaptuje się do naszych wymagań, bo tak jak powiedziałem, one są na bardzo wysokim poziomie i nawet dobremu zawodnikowi potrzeba trochę czasu, żeby jednym więcej, drugim mniej, natomiast potrzeba, żeby do naszych intensywności, do naszego sposobu trenowania, do sposobu grania, do tych informacji, które zawodnik musi przyswoić, nauczyć się tego i później
dotyka tego na treningu i realizować, potrzeba trochę czasu. Tutaj kolejne pytanie odnośnie transferów. Powoli kończymy tę sferę pytań, potem przejdziemy do takich kwestii już, no, powiedzmy sportowo-operacyjnych, z codziennej pracy, ale też trochę strukturalnych, jeśli chodzi o budowę pewnych podstaw funkcjonowania pionu sportowego, ale Ramsey 7 pyta, czy jeśli nie uda się ściągnąć numerów 1-3 z listy życzeń na dane pozycje, to czy będziemy ściągać zawodników z niższym priorytetem, czy będziemy czekać z transferem do zimy, dyrektorze? Czy do zimy nie. My na pewno przedstawiliśmy trenerowi po 3-4 zawodników na pozycję, takich według naszych oceny najwyższym potencjałem i możliwościami. Jeżeli ci zawodnicy nie spełnią oczekiwań te sztabu, aczkolwiek już wytypowaliśmy zawodników, to może inaczej. Jeżeli nam się nie uda ich pozyskać w tym, że tak powiem, pierwszej turze, no to też mamy następnych zawodników, jeszcze nowe też tematy, choć ja nie końca lubię takie tematy wpływające od agentów, ale na pewno będą i musimy się nad nimi też pochylić. Jeżeli nie uda nam się z tej pierwszej trójki pozyskać zawodników, to będziemy dalej działać, żeby ten jak najszybciej zawodników na tę pozycję otrzymał. Trenerze, czy będzie miał trener wzmocniony sztab i od czego to będzie człowiek? No właśnie, jesteśmy w trakcie rozmów, podsumowań i tego, jakie są potrzeby. Jako trener też widzę tutaj potrzebę, żeby ten sztab wzmocnić, bo to jest związane z rozwojem drużyny, z rozwojem klubu również. Myślę, że jeśli chcemy iść do przodu, to takie wzmocnienia powinny nastąpić. Oczywiście jesteśmy w trakcie rozmów i być może za jakiś czas, niedługi czas, też będą te ustalenia już przelane na papier, bo to jest dopiero, to jest kluczowe. I wtedy będziemy mogli powiedzieć rzeczywiście, kogo to dotyczy, bo dzisiaj nie chciałbym sugerować, bo być może będą się za chwilę pojawiać głosy i domysły, kto to może być, a transfery lubią ciszę, a to są również też czy transfery, czy przyjście kogoś, czy jakikolwiek w inny sposób dołączenia do sztabu. Też tutaj chcemy spokojnie działać i ten obszar zwolnić, ten obszar wzmocnić. No tutaj użytkownik Mesenario odnośnie tych transferów, ciszy, dopytuje, dlaczego trener Czubak przeszkadzałby trenerowi Niedźwiedziowi, no ale tu mogę za Tomaszem Stamirowskim, większościowym akcjonariuszem spółki, potwierdzić, że raczej nie było takiego tematu wejścia tego szkoleniowca do sztabu, to zostało ucięte podczas konferencji prasowej. Też pytanie, to poprzednie pytanie zadawał użytkownik DKG, który też dopytuje chyba obu panów, czy zmiany w zarządzie spowodowały również zmiany jakichś priorytetów w oknie transferowym, czy to jakkolwiek to się miało wpływ? Nie, znaczy priorytety transferowe zostały ustalone już zimą, tak? My tutaj nie pracujemy tak, że nagle w czerwcu czy w maju zmieniamy priorytety transferowe. No tutaj ludzie wykonują pewną pracę falową. Oczywiście mogą nastąpić pewne jakieś jedne przesunięcia związane z tym, jak zespół skończy, może też z kwestiami pewnych odejść, które mogą gdzieś nastąpić w przyszłości, ale ogólnie nie zmieniło to, zmiany w zarządzie nie zmieniły jakby pracy pionu sportowego. No forma sportowa, w jaki sposób, no po decyzje podejmuje się w styczniu, jeszcze w lutym, przed rozpoczęciem na przykład sezonu, ale pamiętajmy, że to jest żywy organizm. My też musimy obserwować, czy ktoś nie złapie poważnej kontuzji na pół roku i wtedy też trzeba będzie czasem reagować, tak. Reagować na tego typu rzeczy, więc tu musimy mieć zawsze otwartą głowę. Mówię o to słowo zawsze, bo chciałbym, żeby... znaczy, mówiliśmy o tych priorytetach, ale też, że jeśli pojawi się albo ktoś wyjątkowy i będzie możliwość, albo też na pozycję, na którą mówiliśmy, że to nie jest priorytetowa, ale jednak okazuje się, że ona jest na tyle potrzebna i są na to środki, żeby się pochylić, na pewno porozmawiać o tym i być może taką osobę dołączyć do drużyny, która, tak jak mówimy, podniesie poziom sportowy i też poziom rywalizacji. Ale generalnie realizujemy założenia, które były jeszcze ustalone zimą. Prezmateusz Drusz mówił o zabudżetowaniu pieniędzy na dwa obozy w Turcji, tu znowu użytkownik DKG. Skąd liczba dwa, trenerze? Dwa w zimie? No to jest właśnie związane z tym półroczem, zresztą nie tylko z tym półroczem, ale również z półroczem, który mieliśmy w pierwszej lidze. Wiemy dobrze, z czym się borykamy i te problemy, które są, one nie miną
w ciągu najbliższych paru miesięcy. Możemy w jakiś sposób reagować na to, na te czynniki też zewnętrzne, które po prostu są w klubie i to, że nie mamy gdzie trenować, to, że nie mamy sztucznego boiska w Łodzi, musieliśmy się posiłkować Wiśniową Górą, to, że nie mamy podgrzewanego, to, że warunki szczególnie lutowo-marcowe były bardzo złe, jeśli chodzi o nawet murawę trawiastą, o ile mieliśmy w ogóle do niej dostęp, przeskakiwanie ze sztucznej czy trenowanie na sępiej. Mówimy tu o poziomie ekstraklasy, jest nieprofesjonalny i te warunki rzeczywiście są złe, jeśli chodzi o ten okres zimowy, szczególnie lutowo-marcowy i myślę, że nawet jeszcze początek czy połowa kwietnia. Z pewnymi rzeczami nie będziemy w stanie wygrać w tym momencie. Potrzebujemy czasu pewnie tutaj jako klub. Natomiast my szukamy też rozwiązań, co możemy zrobić, czyli to są te wnioski, które my chcemy wyciągnąć, co możemy zrobić, żeby przyszła wiosna mogła się odbywać w bardziej komfortowych warunkach i żebyśmy nie musieli w taki sposób, jak to miało tej wiosny, gdzie pogoda też nam nie pomogła, funkcjonować. I stąd pomysł, żebyśmy albo wydłużyli, albo po prostu zorganizowali dwa zgrupowania, tym bardziej, że liga zacznie się o dwa tygodnie później, więc tego czasu będzie więcej. Ale to jest jakby jeden z naszych pomysłów i z jeden z naszych rzeczy, które chcemy wdrożyć pod kątem nowego sezonu, ale również po powrocie, ten okres, kiedy będziemy tu funkcjonować przez ten okres lutowo-marcowy, chcemy też go w bardziej komfortowych i warunkach, które pozwolą nam lepiej się przygotowywać do meczów. I stąd pomysł właśnie kolejny, który będziemy chcieli realizować i może tu dyrektor więcej może powiedzieć na... Oj, nie wiem. Na ten nie, temat. To jest troszeczkę tak, że my, jak mówimy o analizie tej rundy i przyczynach pewnych, które mogły spowodować to, że zespół tam nie funkcjonował, no to jest jednym z, to jest nasza gdzieś tam baza i możliwości treningowe. Dlatego mówimy to o zwiększeniu budżetu, czy na drugi obóz, czy na lepszą, po prostu na danie zespołowi możliwości pracy w lepszych, komfortowych warunkach i tak to zostawmy, stąd prezes na pewno Dróż mówił o tych dwóch obozach, takie trochę w cudzysłowie, czyli zwiększenie pieniędzy na komfort pracy sztabu i zespołu, co powinno dać lepsze efekty w przygotowaniu do sezonu. Kontynuujemy, przechodzimy sobie tak stopniowo już, kończymy przeszłość, chociaż tu mam jeszcze jedno takie pytanie, które odnosi się do trenera Anarkosa Mentoza. Podsumowuje trochę pierwszy sezon w Ekstraklasie, bo to według tego użytkownika dla trenera rok nauki. No i czy trener potrafi wymienić po jednej, bardzo konkretnej, tak wskazuje nasz użytkownik, rzeczy, której w tym sezonie się nauczył? Jednej od innych trenerów, drugiej od piłkarzy Widzewa i trzeciej na podstawie własnych obserwacji. Jednej. No po jednej. Czyli no. Rozumiem, że pewnie jakaś główna... Co trener podpatrzy może od innych trenerów? Czego nauczyli go trenera? Znaczy ja jestem akurat osobą, która czerpie na każdym kroku i obserwuje. To nie jest tak, że nagle coś zobaczę i wow, to jest to i to na pewno muszę wykorzystać. Więc ta nauka, ten proces taki poznawczy, czy to, z czym się zmierzyliśmy w tym sezonie Ekstraklasy, na pewno dostarcza nowych informacji, nowej wiedzy, w jaki sposób, w którą stronę jeszcze można pójść. Myślę, że tego materiału tutaj z poziomu Ekstraklasy zebraliśmy naprawdę bardzo dużo i czy dostarczył zespół? No oczywiście, że dostarczył, bo zespół dostarcza, bo my patrzymy jako trenerzy, jak zespół funkcjonuje, kiedy idzie dobrze. W tym sezonie też dostaliśmy dużo informacji, jak zespół też funkcjonuje, kiedy idzie źle i też jak w przyszłości reagować, być może zmienić pewne rzeczy albo skorygować, żeby ta reakcja była zespołu lepsza. Więc tu na pewno pod kątem informacji od zespołu, to tak jak powiedziałem, no, nasza praca na tym polega, że my rozmawiamy z zespołem na bieżąco, więc tutaj nie ma jednej takiej rzeczy, którą mogę powiedzieć, że o, to nie wiem, drużyna powiedziała albo to drużyna zrobiła. Ale może nie wiem, Bartek Pawłowski zwrócił trenerowi uwagę, żeby gasić światło za sobą. Może coś takiego. A może trener Papszun coś takiego w swoim zachowaniu albo w relacjach z mediami miał takiego, co trener zauważył. Nie wiem, rzuciłem te dwie postacie, oczywiście absolutnie losowo,
ale tak sobie myślę, czy było coś takiego. Nie było myśli trenera? Znaczy było sporo, natomiast nie wiem, czy to można nazwać jedną główną, którą mogę wyraźnie podkreślić. Może nie główną, po prostu, może być w charakterze ciekawostki. Trener Nawałka ponoć nigdy nie cofa autokaru. No ja nie jestem akurat przesądny, ja nigdy się nie kieruję tym, a mogę powiedzieć trochę w formie żartu i jak pojechaliśmy na mecz do Legnicy, to był mecz, w którym cofnęliśmy i później wszyscy wspólnie śmialiśmy się, że może to jest metoda, żeby przed kolejnymi meczami to robić. A sprawdziliście przed końcem sezonu? Nie sprawdziliśmy, bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem przesądny, traktujemy to raczej w formie żartu czy tego, żeby rozluźnić atmosferę niż żeby, no, są ludzie czy trenerzy, którzy są może przesądni, może wierzą w pewne tego typu rzeczy. Ja wierzę w dobre przygotowanie, wierzę w pracę, wierzę w poświęcenie, w zaangażowanie, wierzę w pasję, wierzę w to, co robię, wierzę w drużynę. Jeśli wychodzimy na boisko, realizujemy pewne rzeczy treningowe i coś nam się, coś tam funkcjonuje przez dłuższy okres, to wierzę w to i wierzę też w pewien proces, w którym uważam, jako klub nadal jesteśmy i w tej nauce ekstraklasy dla nas wszystkich i myślę, że do tego bym nawiązał. A jak mamy na przykład zespół i wiem, że trener prowadząc analizę zawsze daje się często najpierw wypowiedzieć zawodnikom, jakby zrealizowali jakiś schemat, tak z ciekawości, kto z zawodników jest taki, tak dobrze czyta grę i dobrze analizuje, powiedzmy, to, co się dzieje, być może nie zawsze zgodnie z wizją trenera, ale jak tak patrzy trener przez swoje pryzmat doświadczenia, który z zawodników może ma potencjał, żeby kiedyś być analitykiem, trenerem? I to właśnie żeby była jasność. Tu chodzi właśnie o to, żeby zawodnicy też powiedzieli, bo oni z perspektywy boiska też pewne rzeczy inaczej dostrzegają, pewne mechanizmy, więc tu czasem chodzi o to, żeby oni oczywiście dają niektóre rzeczy, które są zbieżne z tym, co my też widzimy, ale są rzeczy, które właśnie być może pokazują nam to, na co być może nie zwróciliśmy uwagi, a co w ich rozumieniu jest ważne, więc to akurat są dobre informacje i ważne, żeby piłkarze mówili w ten sposób. Mamy grupę zawodników, którzy rzeczywiście dobrze realizują założenia taktyczne i też rozumieją grę i mają też dużo takich życiowych wniosków, myślę, że związanych również też i z doświadczeniem, bo najczęściej są to zawodnicy, którzy gdzieś byli, przeżyli, zderzyli się być może z kilkoma systemami, z wizjami, więc no, na pierwszy plan rzuca mi się Marek Hanuszek, który ma dużo takich dobrych wniosków. On też jest osobą, która jest taką zrównoważoną i też potrafi pewne rzeczy przekazać w taki zrozumiały sposób i na pewno osoba, która ma coś mądrego i dobrego do powiedzenia z wyciągniętymi dobrymi wnioskami. Mówię, bym powiedział jeszcze o tym, że nawet w ostatnim czasie i Serafin Szota, i Patryk Stępiński, i są momenty, kiedy Bartek Pawłowski wchodzi i też przekazuje swoje uwagi, też z racji doświadczenia, więc my jako trenerzy też otwieramy głowy piłkarzom i chcemy, żeby oni się dzielili, wręcz oczekujemy tego od nich, bo jeśli ktoś siedzi cicho i liczy, że będzie miał wszystko podane na tacy i że trener ma za wszystko odpowiadać, gdzie zawodnik ma się tylko poruszać i ma stać w jednym miejscu i tylko żeby się nie ruszyć, bo trener tego wymaga, no nie, my też oczekujemy od nich, od zawodników kreatywności, tego, żeby też brali na siebie odpowiedzialność, żeby podejmowali też decyzje, które być może nam jako trenerom czasem nie przyjdą do głowy, a znamy wiele takich przykładów zawodników, którzy potrafili zmieniać oblicze meczu i zrobili coś, co mają w sobie, jeśli chodzi o umiejętności czy predyspozycje, a coś być może na co trenerzy nie zwrócili uwagi. I to też pokazuje, że warto brać też jakościowych zawodników z taką możliwością pokazania tego, bo to też rozwija model gry, który też był wcześniej, było pytanie odnośnie modelu gry. To też tacy zawodnicy rozwijają ten model gry i dodają do tych elementów, które są stabilne, do tej konstrukcji, kolejne elementy, które wzbogacają zespół. Dyrektorze, zapowiedziałem, że porozmawiamy też troszeczkę o jakichś takich strukturach, systemach, rozwiązaniach. Old Playground pyta, czy w przypadku awansu rezerw do trzeciej ligi planowane są wzmocnienia tej drużyny i czy będzie się tym zajmował dyrektor sportowy, czy ktoś inny. Rzeczywiście grozi nam awans do trzeciej ligi i pytanie, jak to ma wyglądać, jakie będą cele tego zespołu, może warto ujawnić. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o
przy awansie to troszeczkę ta struktura zostanie przebudowana. Nie jest to jakby moim głównym zadaniem, jeżeli chodzi o realizację transferu do drugiego zespołu. Tutaj bardziej jest to kwestia trochę pod akademią, trochę pod trenerem Czubakiem, bo on za ten zespół odpowiada, ale też chcemy zawodników, którzy będą mieli potencjał w przyszłości trafić do pierwszego zespołu. Musimy na to zwrócić uwagę, żeby to byli tacy zawodnicy. Więc na pewno gdzieś nasza rekomendacja będzie. Jest scouting też, który pracuje nad tymi młodymi chłopakami, którzy mogą trafić do drugiego zespołu. Bardzo chcemy oczywiście awansować, bo to dałoby nam dużą możliwość też rozwoju tych młodych piłkarzy. Czyli kroczek po kroczku. No to tak, no, patrząc na to, że jeżeli mamy rozwijać też zawodników, którzy mają przy pierwszym zespole trenować, mają z nim być, i no to ta trzecia liga jest dzisiaj dla nas wymogiem prawie że koniecznym, bo różnica poziomów i sposobu gry jest dość spora między czwartą ligą a trzecią. No, a dlaczego liderem musi być Daniel Mąka, który ma już 56 lat? Pytają Twitterowicze i dziennikarze. No bo Daniel realizuje to, co ten zespół potrzebuje. Ten zespół potrzebuje dwóch, trzech bardziej doświadczonych zawodników. Możemy właściwie pokazać każdy zespół, jaka druga drużyna, nie wiem, czy Legia, czy Lech, czy inne zespoły, czy Pogoń, czy Śląsk Wrocław, na pewno zawsze mają dwóch, trzech zawodników bardziej doświadczonych, którzy do zawodników wprowadzają i troszeczkę ten zespół ciągną. Musimy oczywiście te jakby aspekty troszeczkę zmieniać, żeby to ci młodzi chłopcy mieli coraz większą rolę tam i oni ten zespół ciągnęli ku zwycięzcom, ale no dzisiaj jest tak, że potrzebujemy tych zawodników, które z doświadczeniem, żeby ten awans zrealizować. Da się w ogóle tak funkcjonować na poziomie trzeciej ligi, że mamy tam tylko zawodników powiedzmy młodzieżowych lub powiedzmy U23 w jakiś taki sposób? No to zależy oczywiście zależy od... Z perspektywy kibica też jakby, no bo znaczy domyślam się. To zależy przede wszystkim od jakości tych zawodników, tak? No bo to jest jakby podstawowa, aczkolwiek no w trzeciej lidze już grają naprawdę zawodnicy, którzy gdzieś mają przeszłość fajną, czasami nawet ligową. I to doświadczenie też jest ważne, więc ja patrząc na struktury innych zespołów, jako tych zespołów rezerwowych, to właściwie w każdym można powiedzieć, że jest dwóch, trzech zawodników bardziej doświadczonych, którzy ten zespół ciągną. Tym bardziej, że tam grają bardzo młodzi chłopcy, oni też potrzebują wzorców, oni też potrzebują zawodników, którzy powiedzą, jak się czasami zachować na boisku, podpowiedzą, pokażą pewne zachowania, które są potrzebne. Jeżeli to będą sami młodzi zawodnicy, to nie też nie będą mieli od kogo się uczyć. Wracamy do szatni pierwszej drużyny. Trenerze, jak wygląda w szatni praca z cudzoziemcami, którzy nie radzą sobie z językiem polskim? Pyta Marcin Krakowiak. Czy mają osobne sesje i tłumaczycie im taktykę na mecz albo analizę po? Czy jednak tylko tłumaczy im kolega siedzący obok, jak często widać w kulisach? Jak to powinno zdaniem trenera wyglądać? Pierwszy wniosek? Musimy przestać pokazywać to w kulisach. Właśnie nie trzeba, właśnie pokazujmy. Mamy zawodników, którzy też dysponują dobrym angielskim i też po rozmowach ci zawodnicy sami stwierdzili, że chcą, słuchając oczywiście, pomagać kolegom, którzy siedzą obok. Oczywiście w innych miejscach są też usadowieni trenerzy, którzy też tłumaczą, ale tutaj też już musimy zwrócić na to uwagę, że coraz większa grupa naszych obcokrajowców szczególnie rozumie to, co jest mówione i tutaj mówimy o Mato Milosie, który też był w Polsce, który Andrzej Cyganik, który rozumie. Już nie mówimy o Czorbie, o Marku Hanuszku czy o Henryku Rawasie, więc tych zawodników jest coraz więcej. Nawet ostatnio mieliśmy rozmowę z Żordim, który mówi, że może nie wszystko rozumie, ale ten główny obraz jest w stanie już wyłapać i wie, o czym jest mowa, więc dodatkowo oczywiście my też posiłkujemy się tłumaczeniami, więc my tych zawodników coraz więcej mamy, jeśli chodzi o rozumienie języka polskiego. Jeśli chodzi o sesje, jeśli mamy na przykład spotkanie z zawodnikami, czy to formacyjne, czy indywidualne przed meczami, to jak najbardziej zawodnicy mają przekazane, jeśli jest formacja, jest trzech Polaków i jedna czy dwie osoby obcokrajowców, którzy nie rozumieją po polsku, to jest to wytłumaczone w języku polskim, ale również to samo powtórzone w języku angielskim, więc tutaj, jeśli chodzi o to, to zawodnicy mają pełne informacje. Jeśli czegoś nie rozumieją, to też mamy umowę, że po prostu mają przyjść i poprosić o jakieś tłumaczenie. Jeśli w ferworze pracy my coś zaniedbamy, to jak najbardziej to jest też ich rola, żeby to oni muszą też rozumieć, co jest mówione, więc to jest też ich rola,
żeby też zgłosić się i powiedzieć, że on nie zrozumiał albo prosi o powtórzenie tego, co padło. Pada kolejne pytanie, tym razem Tomasz Sołtysiak. Tutaj miesza się kilka wątków, ja na początek wyciągnę jeden. Jaki trener ma plan na Sypka Letniowskiego? Jest też Paweł Zieliński, no ale tu już wiemy, że to jakby nie jest jeszcze wszystko pewne, nic nie ogłoszono. Oraz wspomnianego też Bożidara Czorbadzińskiego, którzy grali najmniej w tym sezonie. No, tak wskazuje kibic, myślę, że pewnie te minuty gdzieś byśmy podważyli, czy kto tu grał najmniej, ale rzeczywiście no, nie byli to zawodnicy, powiedzmy, pierwszoplanowi. No i każdy z zawodników miał tutaj rozmowę naszą wspólną z Tomkiem i każdy z zawodników dostał no, od nas informacje. Wiedzą, co mają robić. Jak to wyglądało, jak, a co? Jak to wyglądało, jaki jest przede wszystkim status każdego z tych zawodników. To też zawodnicy, którzy muszą sobie po prostu sami odpowiedzieć na pewne pytania. My im przekazaliśmy, jak widzimy ich rolę, jak widzimy ich status, jak ten status był, jak ten status będzie w kolejnym sezonie. No i teraz zawodnicy udali się na urlopy. Jest ten czas, żeby każdy przemyślał na spokojnie po tym trudnym sezonie swoją rolę i wrócił do nas też z informacją, jak to z jego strony wygląda. Kilku kibiców w przyszłym sezonie oczekuje, marzy, chciałoby tego powrotu do tego, co charakteryzowało zespół w tych dobrych momentach. Kiedy odzyskamy szybkość na boisku, waleczność, tutaj znowu Tomasz Sołtysiak, tą nieustępliwość. Rzeczywiście rozumiem trochę perspektywę i rozczarowanie kibiców, bo być może przy rozkładaniu meczu na czynniki pierwsze, chociażby to mityczne bieganie, udowodniono już jakby prezentując pewne wyniki, no, że w większości meczów nie ustępowaliśmy rywalom, ale gdzieś tam powiedzmy, to też może organoleptycznie z mojej strony, ale powiedzmy siadał jakiś trochę mental i to bieganie nie było może takie zadziorne. Generalnie sporo kibiców, trenerze zastanawia się, czy odzyskamy to przed przyszłym sezonem. Pada też pytanie, czy kiedy zespół będzie wygrywał drugie piłki, czy my naprawdę musimy bronić się całym zespołem we własnym polu karnym. Nie chcę z tego teraz szydzić z tych pytań, ale powiedzmy, sporo tych znaków zapytania, szczególnie przy okazji meczów u siebie się pojawiało, no bo ta zadyszka, powiedzmy, te słabsze momenty się pojawiły i nie możemy też odpowiedzi unikać. Może zacznę tak od końca. Czy musimy bronić całym zespołem? No jesteśmy zespołem, który ma się obronić i to też zależy z kim gramy, jak przeciwnik jest mocny. Są momenty, kiedy widzimy, że Jordi Sanchez stoi na połowie boiska, czy dwójka zawodników stoi na połowie boiska i czeka na fazę przejściową, a są momenty, kiedy nasz napastnik biega na 30 czy 25 metrze i uczestniczy również w bronieniu, żeby zablokować przestrzenie i to, że przeciwnik jest na 25 czy 30 metrze nie zmienia faktu, że na przykład nie jest groźny, więc są różne momenty, są różne mecze, w których potrzebujemy różnych zachowań. Natomiast, no tak jak mówimy o budowaniu czy o grze w obronie, u nas każdy zawodnik ma być zaangażowany w to i każdy zawodnik musi uczestniczyć. Pamiętajmy, że jesteśmy w ekstraklasie, my też nie jesteśmy jeszcze tak mocni, żebyśmy nad każdym dominowali, mieli posiadanie piłki dużo wyższe niż przeciwnik i zmuszali przeciwnika do bardzo głębokiej obrony. Choć i tak uważam, że w ekstraklasie tych meczów było sporo, gdzie jednak była nasza dominacja i ta intensywność. Tu jeśli chodzi o takie zaangażowanie, oczywiście jak weźmiemy dwa ostatnie mecze, szczególnie z Radomiakiem i z Koroną, to takie wrażenie, to nawet nie jest wrażenie, to po prostu to widać i jeśli to nastawienie nie jest takie stuprocentowe, mówiliśmy o tym, że jeśli idziemy do pressingu, to musimy być poświęceni w tym całkowicie, nie może być zawahania, nie może być 1%, że jesteśmy niezdecydowani, więc wystarczyło dwu, trzykrotnie ruszyć na Koronę i Korona po dwóch, trzech podaniach tą piłkę zagrała dłuższą, ale te momenty były tak krótkie i tak mało tego było, że gdybyśmy to kontynuowali przez większość meczu, to też w ten sposób zabieramy pewność siebie Koronie, zabieramy im piłkę, możemy bardziej kontrolować to spotkanie. Dlatego no, to jest to mityczne walczenie, bieganie, ale patrząc na cały sezon, my jesteśmy zespołem, który jest w totalnej czołówce, jeśli chodzi o przebiegnięte kilometry w każdym praktycznie meczu.
Mieliśmy tych odległości naprawdę bardzo, bardzo dużo, co nie znaczy, że jak będziemy biegać za każdym razem po 120 km, to będziemy wygrywać mecze. Do tego potrzeba czegoś więcej. Mieliśmy wiele meczów, które mieliśmy mnóstwo sytuacji, które powinniśmy wykorzystać, bez względu na intensywność, bez względu na to, czy przeciwnik miał więcej piłkę, czy my, a tego nie wykorzystywaliśmy, więc nie możemy spłaszczyć tego do jednej rzeczy. Możesz powiedzieć tylko, jeśli mogę Cię prosić. No tutaj było chociażby drugie piłki, odzyskanie szybkości na boisku, waleczność, nieustępliwość. No, waleczność, nieustępliwość, to co powiedziałem. Patrząc na dwa ostatnie mecze, oczywiście każdy kibic ma prawo tak odczuć, bo, znaczy, bo my wszyscy no, to samo odczuwaliśmy, że brakowało nam tego. Przede wszystkim punktów zaczęło brakować meczu. Zdobywanych. Tak, ale te punkty też wzięły się z pewnych rzeczy. Później brak punktów, porażki w niektórych meczach nakładały się i to też, pamiętajcie, że to też zabija pewną pewność siebie i przychodzi zwątpienie, czy rzeczywiście warto kontynuować, czy coś zmienić, czy nagle nie cofnąć się zupełnie do defensywy i oddać piłkę przeciwnikowi i poczekać. To jest związane z wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o te drugie piłki, to trzeba patrzeć na pewne ustawienia. Są pewne ustawienia, czy system, który powoduje, że ma się w określonych sektorach więcej zawodników i w tym elemencie można stracić, a za chwilę zyskać w innym elemencie, w którym w budowaniu czy w rozwinięciu ma się pewne przewagi i system nasz to nie jest system idealny, bo nie ma takiego i nigdy żaden system nie będzie powodował, że ktoś będzie wygrywał mecze. On ma swoje plusy, on ma swoje minusy. My jesteśmy też świadomi i tych minusów, ale też tych plusów, gdzie mamy przewagę dzięki temu. Dopasowane też jest to do zawodników naszych, co nie znaczy, że my nie szukamy cały czas rozwiązań, korekt czy nawet zmiany tego. Natomiast na zmianę to jest też związane z budową kadry, to jest z budową i profilami tych zawodników, których mamy. A poza tym, szczególnie jeśli chodzi o zabezpieczenie ataku, czy grę w obronie, szeroko pojętą, te zmiany są ogromne. To nie jest tak, że ktoś zmieni i za 2-3 dni ten zespół już w tym funkcjonuje, tylko do tego potrzeba dłuższego czasu i głębszych zmian, żeby zawodnicy w swoich zadaniach potrafili się przestawić na inny sposób. Trzy ostatnie pytania. Pierwsze od Marcina Krakowiaka. Jak to było z pierwszym panów spotkaniem? Bo słyszałem, że doszło do niego jeszcze w turze Turek, gdzie pan Tomasz był trenerem pana Janusza, a w pobliżu kręcił się jeszcze znany w Widzewie Andrzej Grajewski. Rozstaliście się w zgodzie? To może ja będę, bo powiem teraz. Ponieważ ja byłem tym trenerem, rzeczywiście mieliśmy przyjemność ze sobą współpracować, aczkolwiek niestety bardzo krótko, ponieważ z jednej z pierwszych sparingów Janusz złamał nogę. Meczów kontrolnych, tak. Brawo, Kuba. złamał ty nogę. Ty też jesteś jednak czujny jak Waszka. Złamał nogę i nie mieliśmy 3,5 styczności, tak, styczności za bardzo, a ja już w listopadzie z tego klubu odchodziłem, więc ja sobie tak powiem trochę przewrotnie, że nie mieliśmy czasu się nawet pokłócić. Tak. Ani nawet porozmawiać o sprawach taktycznych, bo ja pamiętam 3,5 miesiąca. Trenera Januszka pamiętam, jak już prowadził ten zespół juniorów bodajże, tak, Tura Turek i siedział na krzesełku z nogą w gipsie niestety i instruował chłopaków, jak mają grać, więc też już było widać, że ta taktyka, ten model gry już był wtedy w głowie i był realizowany. Tyle lat minęło, zobacz, a to najbardziej rzecz utkwiła, wiesz, w pamięci, ale to rzeczywiście tak było, że nie zdążyliśmy nawet zacząć współpracę, a ta noga złamana, a później też gdzieś tam jakieś drobne komplikacje po operacji. 3,5 miesiąca straciłem, kiedy wróciłem, to już tak naprawdę zmieniło się w klubie i nie mieliśmy okazji wtedy ze sobą współpracować. Czyli pierwsza kłótnia dopiero w Widzewie nastąpiła? Chyba przed nami, taka poważniejsza przed nami. Myślę, że chyba przed nami, bo ja wychodzę z założenia, że mamy prawo mieć różną opinię, tak, mamy prawo mieć różne zdanie i mamy prawo się nawet ze sobą nie zgadzać, natomiast na końcu dla dobra klubu, dla dobra Widzewa musimy niedobrze, panowie, zrobić wszystko, żeby... Wszyscy poklepują się po plecach. Żeby sprawa była jasna, kompletnie nie. My tu z Januszem często mamy, znaczy często, nie często, mamy inne zdanie. Ja mam troszkę inną perspektywę niż trener, bo ja zawsze mówię, że trener jest dzisiaj, patrzy na kolejny następny mecz, dyrektor sportowy, też takie rozmawiałem w innych klubach, patrzy troszeczkę bardziej dalej, bardziej ogólnie i my możemy mieć co do siebie
w pewnych obszarach inne zdania, czy inne podejście, czy nie ma. Możemy mieć i mamy. Tak jak teraz. I tak, jeden i drugi z nas wyartykułuje, nie mamy problemu, żeby sobie to prosto w oczy powiedzieć, później gdzieś A na końcu musimy znaleźć gdzieś jakiś kompromis. Wiadomo, czasem kompromis bardziej w jedną stronę, czasem w drugą, a czasem jak nie możemy rozstrzygnąć, to musimy... Wiadomo, że trener odpowiada za dany mecz, więc jakby ta rola podjęcia ostatecznej decyzji jest u trenera, tak? Ja odpowiadam bardziej za jakąś długofalową politykę, więc jeżeli są spory związane z tym, że to jest kwestia meczu, no to podejmuje to ostateczną decyzję trener, ale rozmawiamy ze sobą, pytamy, trener też chętnie pyta, dyskutuje, bo taki ma charakter, tak samo ja, jeżeli chodzi o jakąś ogólną politykę, to też podejmuję te ostatnie decyzje, jest po mojej stronie, ale też z trenerem rozmawiam, no bo dzisiaj ten zespół prowadzi jak najdłużej, żeby to było w dobrej komunikacji i komitywie dla dobra Widzewa. No już niemal koniec. Chciałem poprosić panów po jednym zdaniu, no, trochę wbrew temu, co już wcześniej trochę mówiliście, bo te analizy, wydaje mi się, były dosyć szerokie i wskazywały, czy to jeśli chodzi o przyczyny, powiedzmy, słabszych momentów w rundzie wiosennej, czy jakichś planach na przyszłość, to było bardzo wielowektorowe, ale jeśli taki jeden najważniejszy wniosek przed nadchodzącymi przygotowaniami z perspektywy każdego z was, no musimy dać nagłówki dziennikarzom, może coś szokującego. Panowie, no taki kończąc program, bo za nami półtorej godziny odpowiedzi na bardzo dużo pytań kibiców, spektrum też bardzo szerokie, ale taki, no myślę, że warto zakończyć takim wnioskiem na koniec, przed zbliżającym się okresem przygotowawczym, który już za trzy tygodnie niecałe. Znaczy z mojej perspektywy, ja tutaj zresztą mówiliśmy to wcześniej, że mieliśmy jeden sezon, jakbyśmy mieli dwa, tak? Czyli ten drugi już trudniejszy może przeżyliśmy, ale to jest wniosek taki, że przede wszystkim nie można osiadać na laurach, nie można zadowalać się tym, co jest, bo w piłce nożnej jest bardzo dużo nieprzewidywalności. Zapamiętam. I przede wszystkim trzeba się rozwijać i myśleć o tym, co będzie, a nie żyć tym, co już było. Trenerze? No przede wszystkim trzeba też nawiązać do celu, jaki mieliśmy postawiony i ten cel zrealizowaliśmy i to kilka kolejek przed końcem. Więc z tego też trzeba być dumnym. Widzimy, jakie marki, które tyle lat są w Ekstraklasie, kto spadł i kto był bardzo bliski tego i walczył tak naprawdę do ostatniego meczu. Więc trzeba pamiętać, że Ekstraklasa jest wymagająca i czasem niektórzy narzekają na nią, ale jak się wejdzie i tak jak my jesteśmy tym totalnym Beniaminkiem od 8 lat, który nie był na tym poziomie, to na pewno to było wyzwanie dla nas wszystkich, dla drużyny, dla sztabu, dla klubu, żeby podołać. Myślę, że wnioski, te, które płyną, to na pewno potrzebujemy większej rywalizacji, na pewno w zespole. No i już dzisiaj zaplanowania tego, co chcemy w przyszłym roku, jeśli chodzi o ten okres styczniowo-lutowo-marcowy, a może sięgający nawet do połowy kwietnia, jak go już dzisiaj zaplanować, jak zrobić i spowodować, żebyśmy mieli lepsze warunki, czy lepsze przygotowania do tego, żeby sytuacja się nie powtórzyła też z tego roku i myślę, że to też taki główny wniosek, co możemy zrobić jeszcze lepiej na rzeczy, na które mamy rzeczywiście wpływ. Ja muszę odwołać czarter do Azerbejdżanu na pierwszą rundę eliminacji Ligi Konferencji, więc nie popełnijcie tego błędu. A na koniec, trenerze, jaki urlop? Bo dyrektora nie pytam, bo przed nim dużo pracy. No cały czas praktycznie. Sezon się skończył, a my cały czas nie miałem czasu z żoną kawy dobrze wypić, bo cały czas jak nie jedno spotkanie, drugie, to gala Ekstraklasy i się od samego rana podsumowania. Zdążyliśmy tylko zjeść obiad, za chwilę kolejne spotkania, więc tak ten okres będzie wyglądał. Ja celowo nie planowałem urlopu w tym tygodniu, bo wiem, że po sezonie mamy bardzo wiele rzeczy ważnych, podsumowujących. Później oczywiście te podsumowania będą dalej się toczyć, ale na niektóre rzeczy trzeba spojrzeć z perspektywą wypoczętego umysłu i z trochę szerszej perspektywy, żeby móc jeszcze lepsze wnioski wyciągnąć. Więc dopiero tak naprawdę od soboty rozpoczynam urlop krótki, bo krótki tygodniowy, później wracam i będziemy dalej pracować, ale
już powtarzam po raz kolejny, że urlopy dla trenerów są, ale to też jest tak, że przychodzą czasem takie tematy, które nie mogą poczekać i wtedy w trakcie tego urlopu trzeba ten czas znaleźć i poświęcić dlatego, żeby być może jakiś transfer zrealizować albo podjąć jakąś strategiczną decyzję. Ja tylko powiem, że tutaj mówiliśmy, że dla trenera te transfery jak najszybciej. Ja też chcę zrobić to dla siebie, bo wtedy jak zrobię transfery, to będę miał chwilę czasu może, żeby też... Kibice dadzą spokój. Z rodziną... No, kibice niech nie dają spokoju, teraz nie mam z tym problemu. Z rodziną może wyjechać, ale tak naprawdę chyba dopiero wrzesień będzie tym miesiącem, kiedy ja będę mógł... Kiedy my będziemy czasu. W największym... No, to wtedy... to wtedy... Całkiem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że sierpień, że do lipca dopniemy wszystkie tematy, ale wyznając życie, to czasami trzeba ten sierpień też na jakiś jeden temat zostawić. No i tym aspektem kończymy nasz dzisiejszy robotniczy talk show z udziałem przedstawicieli pionu sportowego. Dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek. Dziękuję serdecznie. Trener Janusz Niedźwiedź. Dziękuję serdecznie. Kończymy podsumowanie sezonu 2022-2023. Ja nazywam się Jakub Dyktyński. Do usłyszenia. Cześć.